Naszym gościem jest Maciej Miąsik, człowiek, którego nie mam, że przedstawiać nie trzeba, ale nie mam, że przedstawi nam się dzisiaj w sposób możliwie wnikliwy. Cześć Macieju. Dzień dobry. Najpierw chciałem nawiązać do Macieja Mięsika, którego i tu jest trudność dla Ciebie, trzeba chronologicznie uszeregować. Wynotowałem sobie taki cytat z Ciebie. Jest dużo zespołów, które robią bardzo podobne rzeczy i w zasadzie nie wychodzą poza pewien określony zasób stylów. Maciej Miąsik, kiedy te słowa wygłosił i w jakich okolicznościach? Nie mam zielonego pojęcia, to nie brzmi jak ja. Brzmi to jak ty w Jarocinie w 1989 A, roku. Mowa. A no to widzisz, no, bo to trzeba by powiedzieć, że to nie dotyczy gier. No, dotyczyło muzyki, natomiast tak. czy, ta diagnoza się dotyczy, czy ta diagnoza dotyczy również gier wideo? Nie wiem, nie zostawiam się, to trudne pytanie. Wiesz co, no nie, myślę, że trochę się zmieniło od tego czasu. Wtedy zależało nam być, chociaż to się oczywiście przydaje w grach, zależało nam być bardzo innym od wszystkich innych, czyli ta jakaś indywidualność czy oryginalność. W grach to się bardzo przydaje, ale nauczyłem się przez te 30 lat robienia gier, że oryginalność to nie jest jedyny warunek sukcesu. Właściwie to nawet nie jest. Nie jest warunek sukcesu. Sukces jest wynikiem wielu innych czynników, fajnie być oryginalnym jednak, ale to nie jest najważniejsze. Mówisz, że zależało wam, żeby być innym, natomiast twoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o GameDev, to jest historia właściwie kopii. To znaczy, zacząłeś od gry, która była przeróbką Boulder Dasha, właściwie. I drugą twoją grą, nie wydaną nigdy, był PC-towy Port Robo pierwszy. Tak, znaczy, no, musiałem się nauczyć robić gry jakoś, a ponieważ nie mogłem sobie kupić książki, jak robić gry, bo ich nie było. Znaczy, nie było ich w Polsce, oczywiście, bo być może gdzieś tam. W innych krajach były, ale wtedy no, nie było to takie proste i oczywiste, więc trzeba było po prostu spróbować grę zrobić, przeanalizować jak gra działa, a potem ją najzwyczajniej w świecie sklonować. I to jest dobra metoda generalnie. Ja ją teraz po latach polecam wszystkim, ponieważ to uwalnia, uwalnia nas od ciężaru wymyślania gry, co nie jest łatwe, tylko możemy się skupić na samym wykonawstwie. Czyli wymyśleniu jak gra ma działać, zaprogramowaniu tego, złożeniu do kupy. I to był dobry krok. Ja sobie to uzmysłowiłem dopiero naprawdę po wielu latach, że to jest dobry, dobra metoda, ponieważ ja nie myślałem jaka ta gra ma być, bo ja wiedziałem jak ona ma być. To po prostu ma być dokładnie taka sama jak, 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 jak był Boulder Dash. I usiadłem i z, no, z sporymi problemami zrobiłem. Znaczy ja miałem dobre wsparcie, ponieważ mnie wspierał Doświadczony programista zawodowy. Z doktor Q. Twojej pierwszej firmy. Tak, tak. Yy, y, który, no, jakby. <gryw> ja to byłem początkujący programista, to był po prostu zawodowy programista z bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami. I on mi pomógł w takich najbardziej trudnych dla mnie rzeczach związanych z samym sprzętem. Bo miał. Ja, po prostu jemu łatwiej tę wiedzę. On też to musiał odkryć, to nie jest tak, że on był specjalistą od gier, bo ich nie było, tylko jemu po prostu było łatwiej te kwestie techniczne odkryć i mnie wesprzeć. Ja się zająłem samym gameplayem, że tak powiem. I zrobiliśmy tę grę i no jakby schowali do szuflady, no bo z przyczyn oczywistych to raczej była taka wprawka dla mnie, żebym ja się nauczył, żebym miał swoją pierwszą grę. Pomógł ci też również w tych pionierskich czasach twój dobry znajomy, no właśnie z czasów Jarocina, kleczyński Daniel. Tak. I posłuchaj, bo mam tutaj takie dwie sprzeczne informacje. Nie będę podawał źródeł. Czy ty faktycznie występowałeś na scenie Jarocina jako perkusista z Danielem? Nie, ja występowałem na scenie w Jarocinie jako nikt. Stałem i udawałem, że coś tam robię, bo ponieważ. My wtedy jako jedyny chyba zespół w Jerozin graliśmy z playbacku. Z racji tego, że, że zespół, który. Właściwie nie pamiętam jaką on... marką. Aha, no dobra, Trump i yeah, No dance. Smoking chyba. Nie, to już nie było No Smoking, to była kolejna, kolejna edycja. Yy, yy, jakaś tam transformacja No Smoking i to była czysto elektroniczna muzyka. Taki. taki mm, to się nazywa Electronic Body Music, no nie? Czyli połączenie powiedzmy elektroniki z industrialem, I to było wszystko nagrane w studiu na sprzęcie którego my jako zespół nie mieliśmy, bo on był po prostu poza zasięgiem. Myśmy Daniel komponował te rzeczy, potem szło się do studia, korzystając ze sprzętu, który był w studiu z tych różnych instrumentów elektronicznych, nagrywało się tą muzykę. No i potem żeby móc ją że tak powiem, wykonywać, to się ją grał z playbacku, bo nie mieliśmy tych instrumentów. Teraz by się grał z kąpa, oczywiście, jest wszystko łatwe i przyjemne, ale to były czasy, kiedy nawet odtwarzanie tej muzyki było problematyczne, bo nam nagrana, nagrana cyfrowo, musieliśmy załatwiać sobie ten cyfrowy magnetofon, żeby mu otworzyć. odtworzyć, zrażało nam oczywiście na jakości. No to graliśmy z playbacku. Jedynym wykonawcą na scenie był Daniel, który śpiewał, mm -hmm. bo to oczywiście mógł ze sobą zabrać. Natomiast cała reszta była, była jakieś tam budowanie, więc owszem, tak, byłem na scenie głównej e, Jarocina w 89, nie wiem, 89 roku chyba. E, no, ale to tylko taki raczej zabawny epizod, performance taki teatralny. A powiedz mi, czy na tej scenie m, wykorzystywaliście no, jedną z aplikacji, jakich stworzyłeś? Miałem na myśli automat perkusyjny dla Elka Avalon. Automat był wykorzystywany właśnie w No Smoki przez jakiś mm -hmm. czas, ale to trochę wcześniej. Z racji tego, że znowu automat perkusyjny był problematycznym urządzeniem wtedy, bo go po prostu nie było, mieli go tylko nieliczni. A, a No Smoki to, to była kapela gitarzysty i basisty. W związku z powyższym nie mieli perkusisty, potrzeba było. Go czymś zastąpić. więc Przez jakiś czas funkcjonował ten automat perkusyjny, ale oczywiście w sytuacji, gdy dorwaliśmy się wreszcie do prawdziwego automatu, to została ścieżka dźwiękowa nagrana i potem już grali do taśmy, z której leciała ta perkusja. No bo to trochę lepiej brzmiało, bądźmy szczerzy, niż ten automat z Atari. Odnośnie do brzmienia i odnośnie do tych kopii, bo spotkałem się z taką informacją, nie wiem, czy jest prawdziwa, że wyście próbki dźwięków no, zapożyczyli sobie z Atari DigiDrum. Tak, znaczy bezczelnie je, <grym> be, be je wyrypowaliśmy, wy, wy jak to się mówi. Bo to był fatalny program. To znaczy, mm -hmm. poza tymi próbkami, których my nie mieliśmy pojęcia, jak je w ogóle uzyskać, to tam nie było nic ciekawego, znaczy, on był po prostu nieużyteczny. Więc ja te próbki wyjąłem, wymyśliłem, jak je odtworzyć. Oczywiście ten zaglądając też, nazwijmy to w kod tego oryginalnego programu, po czym napisałem. Normalniejszy interfejs, taki zgodny trochę ze standardami automatów perkusyjnych, wygodny w użyciu, bo tamten był po prostu straszny. I tak powstał ten automat perkusyjny, a to były takie czasy, że pff, kogo to tam generalnie interesowało. No był rok 89, jeszcze rzeczywiście jesteśmy 5 lat przed tym ustawą o prawach autorskich, do której mam nadzieję jeszcze nawiążemy, ale zastanawia mnie, bo w tym 89, kiedy ty brylowałeś na festiwalu w Jerocinie, Janusz Pelc z Pazdanem zakładają, na no świeżo po maturach będąc, zakładają x -land. No czasy bardzo pionierskie. Balon. Tak. zastanawiam mnie, jak do tego doszło, że wyście w ogóle się z Januszem Pelcem spotkali, no i taką współpraca współpracę się nawiązała. Myśmy się znali... Wcześniej, nawet z czasów, to jakieś lata 80., 86, mniej więcej tego typu lata, powstał w Rzeszowie powstał jakiś taki kurs programowania, czy coś przy Politechnice, już dokładnie nie pamiętam. Gdzie się pojawili entuzjaści komputerów i programowania. Ja, ja ponieważ ja jakąś tam styczność z programowaniem miałem w szkole średniej, z racji tego, że miałem przedmiot informatyka, który oczywiście nie miał nic wspólnego z programowaniem. Tam oglądaliśmy różne rzeczy i, i czytali o komputerach i tak dalej, ale ponieważ e, wykazywałem ponad, standardową, ponad standardowe z, no, zainteresowanie przedmiotem, nasz nauczyciel. Mnie i mojego kolegę, który zresztą obecnie jest współwłaścicielem Avalonu, czyli Mirek Liminowicz, nas, ponieważ my chodzili razem do, do tej samej klasy, nasz nauczyciel wkręcił nas najpierw na kurs programowania dla nauczycieli informatyki, i tam, tam po raz pierwszy nauczyłem się programować w Basicu, jeszcze na maszynie Merat, która wyglądała jak taka dalekopis, biurko z dalekopisem generalnie. Nie miała monitora, miała tylko dalekopis jako urządzenie wejścia-wyjścia. I tam, tam wklepałem swoje pierwsze programy w Basicu, nawet nie wiem co to było, no ale jakieś trywialne oczywiście były. I otrzymałem program na taśmie perforowanej, mogłem sobie zwinać i zabrać do domu. To były pierwsze kroki i bardzo nas to jakby to nas ściągnęło już, to znaczy nie tylko zaczęliśmy się teoretycznie interesować komputerami, ale praktycznie. I, I tak się jeszcze dobrze złożyło, że moje liceum, pierwsze liceum ogólnokształcące w Rzeszowie, je, jego siedziba jest, była, wciąż jest, no ale to się trochę zmieniło, obok siedziby banku yy, PKO, który miał swój środek obliczeniowy tamże, w tym budynku. I panowie z ośrodka chcieli skorzystać z sali gimnastycznej naszego, naszego liceum. No i liceum powiedział on: no, Dobra, możecie przychodzić na salę, ale weźcie jakieś tam tutaj zestaw komputerów i coś tam im pokażcie. No to ludzie wzięli nas. Wzięli nas oczywiście do tego środka. To były takie mainframe'y, takie maszyny wielkości, wiecie, lodówek dużych. I, i tam za, tam za Zacząłem uczyć się, dali mi jakieś książki, zacząłem się uczyć programowania w Pascalu, już pod jakimś nadzorem i sobie trzepaliśmy te programy w Pascalu. Fajne to było, że były monitory, ale oczywiście to były, to były maszyny pracujące w trybie wsadowym, czyli się przygotowywało program, wysyłało, ten program się wykonywał za jakiś czas i rezultat wyskakiwał na takiej olbrzymiej, naprawdę gigantycznej drukarce, na, na tej sklejce, na tym ciągłym papierze i tam różne rzeczy, rzeczy się pokazywały. I rzeczywiście to był taki... Troszkę poważniej do tego programowania pod, podszedłem przez moment i się tam chwilę bawiłem, to jeszcze było fantastyczne, bo to było jedyne znane mi pomieszczenie z klimatyzacją w ogóle. To był, <laughs> o, to był akurat jakiś taki właśnie czas maj, czerwiec, jakiś tego, tego typu, więc to się fajnie chodziło. Ale potem, potem akurat zaraz, pojawiły się pierwsze importowane komputery domowe. I w sumie zarzuciłem tam, bo gdzieś można było ten komputer dorwać. Ja oczywiście go nie miałem, ale tam ktoś miał, ktoś przyniósł do szkoły. Potem się okazało właśnie, że Politechnika Rzeszowska organizuje jakiś taki kurs. Myśmy na ten kurs poszli, tam zaczęliśmy tego i tam, tam, o ile dobrze pamiętam, oczywiście mogę teraz myśleć, bo to było tak dawno, że tu już mam spore luki. Tam poznałem Janusza. Janusz był, chodził do technikum i zaczęliśmy się tam kręcić wokół tego nie tylko ja, tam była taka większa grupa entuzjastów. Zaczęliśmy kręcić wokół tego klubu, i efekt był taki, że tam powstał klub komputerowy, gdzie uczelnia kupiła, a właściwie klub studencki Plus, kupił komputery, postawił parę komputerów, monitorków, i tam studenci teoretycznie mieli się udzielać. Ale to zostało szybko przejęte przez niestudentów. Znaczy, ja nie byłem studentem Politechniki, byłem studentem, ale to pominiłem milczeniem. Eee, był tam, e, no bo to nie jest jakaś taka chlubna karta mojej historii. E, e, tam był Janusz Pels, który też nie był studentem. Był Janusz Wiśniewski, twórca wielu bardzo przydatnych programów, który też nie był studentem. I tak sobie tam dostaliśmy klucze i, i tam siedzieliśmy dość długo, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy robić mnóstwo rzeczy na Atari. Zaczęliśmy pisać oprogramowanie na Atari, właśnie automat, różne tego typu programy. No to już było wiadomo, że będę się zajmował komputerami, tak czy inaczej, ja w tym czasie oczywiście studiowałem informatykę już, ale z tym miałem spore problemy, znaczy zajmowanie się komputerami stało, stało w jakimś tam konflikcie z, z uczeniem się informatyki. Jak się okazało, no, ale to jest zupełnie inna historia. I tam, ponieważ już się znaliśmy, no to wiadomo, że mieliśmy dużo wspólnego, mieliśmy wspólne zainteresowania, no i byliśmy kuplami, jak się okazało potem przez kilka lat. Bardzo mnie interesuje, jak w tamtym czasie wyglądała produkcja gear, bo nawet przejdźmy do elektrobazy do 1992 roku. Czy były istniały wtedy jakieś takie proto-design-doki? Tworzyliście proto vertical slices i, i proto technologiczne? <laughs> nie, nie mieliśmy żadnej dokumentacji. Znaczy, tak, ja to pamiętam, że stworzyliśmy sobie taką mikrodokumentację, która miała rozmiar chyba kartki A4, gdzie napisaliśmy... To będzie grało o tym, będzie się działo tu, 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 by były wylistowane, wylistowane właściwie napisane, jakie, jakie lokacje będą, bez, bez wchodzenia w detal. Reszta to była, wzorujemy się mniej więcej tak na tym. Wiadomo, że wzorowaliśmy się na misji, czyli poprzedniej grze Janusza z Atari, plus jakieś tam dodatki z innych gier, ale też nie, nie sililiśmy się na nic ambitnego, bo wiedzieliśmy, że to jest jakby poza zasięgiem. No i to była cała dokumentacja. Res, reszta wychodziła w praniu, to znaczy mhm. po prostu robiło się, patrzyło jak działa, więc taka gra była przez większość czasu takim swoim prototypem, a potem stała się grałcem. To była prosta gra. No, y nie, nie było potrzeby prototypowania tych gier, bo, bo właściwie one były jak prototypy. Nie było tam zbyt dużo skomplikowanych rzeczy. Czyli jak już ten prototyp nabrał ogłady jakieś, jak się dorzuciło grafikę, dźwięki, coś, no tam się stawał grą w tym momencie. Dobrze, że wspominasz o dźwięku, bo ja się tutaj nie zgodzę, że to była do końca prosta gra, gdyż oferowałam no niespotykaną, jak na tamte czasy, warstwę dźwiękową. Zresztą można było odpalać z kowoksów, czyli przetworników cyfrowo-analogowych w bardzo garażonych warunkach wówczas wytwarzanych. Na ile się to rozwiązanie w ogóle cieszyło popytem? Cieszyło się bardzo dużym. Te kowoksy dodawane do elektrobady, sprzedawane przez x to produkował je... Mój kolega Piotrek Srebniak, który, który był, skończył inżynierkę i potem był, hocho, ho, jest zawodem jest dyrektorem, ale tak zaczynał. <śmiech> <śmiech> tak właśnie zaczynał, mozolnie lutując te kowoksy i, i budując je z dostępnych elementów, co też oczywiście było pewnym wyzwaniem. One się, one się cieszyły dość dużym powodzeniem, no bo to było najtańsze, najprostsze urządzenie, które dawało ten dźwięk cyfrowy, no bo wiadomo, PC zwykły, miał głośniczek, który udało nam się, jakoś zmusić do generowania tego dźwięku, no ale no powiedzmy sobie, to nie było takie specjalnie ekscytujące. Zresztą oczywiście to, jak ten dźwięk był emitowany, to ja podejrzałem w jakiejś grze. To nie tak, że byłem jakimś geniuszem programowania. Myśmy zobaczyli w jakiejś grze, że patrz jak fajnie gra, da się na głośniczku takie dźwięki uzyskać, to sprawdźmy jak to robią. No i tu wchodziły różne tam, nazwijmy to, hakerskie narzędzia. Zaczęliśmy personalizować ten kod i, i, i przenieśliśmy ten kod do, do swojej gry. Ja nie pamiętam, jaka to była gra. To nie pamiętam, yy, yy, która to była, yy, no ale yy, dobra, zobaczyliśmy i potem okazało się, że u nas, u nas też tak się da. Yy, wyprodukowaliście elektrobadi za rzekomo 9000 dolarów. Tak, tę kwotę podaję, bo tak ona mi się gdzieś utrwaliła. Mm -hmm. yy, to oczywiście było dużo więcej pieniędzy niż, niż teraz, yy, zarówno w dolarach, yy, bo inflacja w dolarach też jest spora od tego czasu, a plus to były jednak inne. Inne warunki, ten dolar trochę był troszkę mocniejszy i to był spory wydatek. No, mm. Wiadomo, że nas nie było na to stać. Yy, nasz producent, czyli Marek Kubowicz, czyli założyciel islandu, no, po prostu te pieniądze musiał wysupłać. Yy, to wystarczyło na, no, na, na postawienie nam sprzętu, na zapłacenie nam jakichś tam pieniędzy. Myśmy to robili za nazwijmy to pensję, chociaż się nie wygórowano. Byliśmy, no, ja byłem studentem, Janusz nie był studentem, no, ale wiadomo, nie mieliśmy jakichś specjalnie dużych potrzeb. Tyle, żeby dało się z tego żyć i, i robiliśmy tę grę. Plus oczywiście niezbędne tam oprogramowanie, coś tam trzeba było kupić, yy, jakieś dodatki, kartę dźwiękową na przykład, sprowadzić z zachodu, bo no, jakoś nie dało się jej kupić w sklepie jeszcze wtedy. Yy, więc to była z jednej strony spora kwota, znaczy ja bym jej nie miał, mhm. no ale teraz oczywiście nie robi takiego wrażenia, yy, ale jak dobra, no, co na to poradzę. No. Tak skąd w ogóle Kupowicz miał taki pomysł? Bo z jednej strony, no był wtedy, jak to się ładnie mówiło, firmą komputerową. Nie, bo to doktor Q był firmą komputerową, bo to się wszystko zaczęło w doktorze Q. Doktor mm -hmm. Q to była taka wielka, dość duża firma komputerowa, która, jak to się mówi... Firma komputerowa to była taka firma, która robiła wszystko, co jest związane z komputerami. Czyli handlowała sprzętem, yy, pisała oprogramowanie na zamówienie, to nawet no. w dużej skali, instalowała sieci komputerowe, szkoliła ludzi. No to wszystko, co robią obecnie firma IT. O, może to się tak nazywa firma IT. Wtedy nie było tego pojęcia, mówiła się firma komputerowa. I Marek Kubowicz był jednym z, z udziałowców tej firmy. I, ona sobie I myśmy tam z Januszem byli, nazwijmy to, starzystami. Yy, firma zatrudniła nas. Yy, na pracowników, ale raczej takich pracowników od niczego, yy, takiego działu R&D, bo myśmy ich zachęcali, słuchajcie, bo może byście do tej całej gamy rzeczy zrobili, z, zajmiemy się grami, bo gry to jest jakieś tam możliwe wyjście na zachód, tak nam tak się wydawało. Było w ogóle wtedy na gry w Polsce? Nie, nie było, znaczy był, bo Avalon funkcjonował, bo to są już czasy po awalonie, tak, tak, ale no oczywiście czuliśmy wszyscy, że gry że gry będą się sprzedawać, skoro 8-bitowe gry się sprzedawały całkiem nieźle, no to gdzieś nas myśleliśmy, że jak Wyjdziemy z 8 bitów, bo to było jasne, że 8 bitów mm -hmm. to, no, to już to i tak my zaczęliśmy za późno, co dopiero to był przecież lata, 90 rok mniej więcej, że trzeba przejść no, na coś innego. I jakby widzieliśmy przyszłość w PC tak bardziej niż na przykład wiesz, w Amidze czy w Atari ST wtedy. I staraliśmy się, ponieważ już jakieś tam odnieśliśmy, Janusz odniósł konkretnie, nie, jakieś sukcesy ze sprzedażą swojej gry na zachód. Chociaż to była granatari, w ogóle już umierający system tam przecież. E, stwierdziliśmy, że, nie, że, że to jest, że ten kierunek eksportowy jest bardzo obiecujący, mm. że, że jeżeli zrobimy dobrą grę, to ją po prostu nie tylko sprzedamy w Polsce, tylko ją wyeksportujemy. Że jest na to szansa, że w to wierzymy. I trochę przekonywaliśmy doktora Ku, żeby nam to pozwolił zrobić. ale oni, ponieważ mieli, to były takie czasy, kiedy się e, inwestowało w młodych ludzi, bardziej tak próbowało się różnych rzeczy, no to my byliśmy takim działem R&D właśnie, gdzie próbowaliśmy te gry robić, oni nam dostarczali oczywiście narzędzia, sprzęt, tych ludzi do pomocy rozmaitych i to się jakoś tam kręciło, no ale nie bardzo powstał to robo, ten pierwszy port, o którym zapomniałem zupełnie, ale to nie bardzo, widzę, im leżało. W tym całym, to jest normalne. I tak się okazało, że Marek Kubowicz z jakiegoś powodu, i to trzeba by z nim porozmawiać tak naprawdę na ten temat. Wpadł na pomysł, że a on by chciał zrobić taki, taką firmę, która produkuje programowanie i go sprzedaje. Takie oprogramowanie dla konsumenta. Bo doktorku wiadomo, robił jakieś tam systemy wielkie i tak dalej, dla firm, ale takie, że się kupuje pudełko i, i tam będzie jakiś program, który będzie do czegoś służył. I stwierdził, że on to chce zrobić, chce zrobić to odejść z firmy i założyć swoją nową. I nam zaproponował, słuchajcie, bo, bo gry to też oprogramowanie, i też chciałbym wsadzić grę do pudełka, czy nie chcemy zrobić mu takiej gry, która już komercyjnie y, zaistnieje. I myśmy też dojrzewali, bo po tych różnych eksperymentach stwierdziliśmy, że no dobra, fajnie by było jednak zrobić taką prawdziwą grę. No ten port to tam nie bardzo się podoba, albo co, nie pamiętam, co z nim było, uh -huh. nie tak. Ja go jakoś. W... To wymazałem z pamięci. Kilkanaście dni nie pamiętało. Tak, no to, no to, właśnie, właśnie nie wiem dlaczego. No, jak, <laughs> chyba działo, tylko no coś, coś się tam nie udało i I stwierdziłem, że teraz zrobimy taką grę, która być może właśnie nie będzie, nie będzie portem, tylko będzie oryginalną produkcją, że będziemy ma jakieś znamiona komercyjnego produktu. W sensie, że no, bardziej rynkowo, przypasuje się w stylu. I on powiedział, no to dobra, to zróbmy to razem i już. I zgarnął nas, przeprowadził nas dwie ulice dalej na ulicy Cystersów, że gdzie o ile wiem są teraz firmy komputerowe, chyba jest y, Draw Distance na Cystersów o ile dobrze pamiętam i Bluber. O. No i nagle okazało się, no i tam, tylko myśmy, myśmy mieli biuro, biuro w biurowcu maszyn, fabryki maszyn odlewniczych, której jej już nie ma, została zaorana dawno i za, zabudowana blokami. E, to był fajny klimat, bo z jednej strony to biurowiec, a tam wchodziliśmy w fabrykę, tam była taka industrialna, nie? industrialna fabryka, która nie wiem co robiła, bo wiesz, to się tak, fabryka maszyn odlewniczych, ale one nigdy nie wyjeżdżały na jakieś tam... W całości. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się tam dzieje. Myśmy tam chodzili, tylko jak już praca się skończyła, połazić po tych halach albo na stołówkę, która tam była, ale, ale klimacik był. To trochę jakieś tam przeniosło się na te elektrobady, na, 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 nawet na niektóre poziomy. Gdzieś patrzyliśmy, co w tej fabryce jest i próbowaliśmy potem nieudolnie narysować jakieś tam konstrukcje industrialne. No i on nam to zaproponował, no to byśmy się zgodzili, bo to super i jakby powiedzieliśmy, dobra, tutaj się bawiliśmy teraz przez tam, nie pamiętam jak w tym doktorze, rok albo trochę dłużej nawet spędziłem. Tu się bawiliśmy, ale teraz robimy to już na poważnie. My zrobimy grę, a potem tę grę siłą rzeczy pomożemy. To była bardzo mała firma, bo w tej firmie było nas dwóch. Był jeden programista, który robił taki programik. Yy, 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 nie pamiętam, on, yy, on się nazywał DOS Sufler, O, taki program, który yy, jak się w DOSie pracowało i człowiek nie wiedział, co wpisać, to mógł nacisnąć i tam program odpowiada, jak chcesz wylistować. Tam w katalog, to piszesz DIR. Yy, i, I tego typu. On robił tego DOS Suflera, Był Marek Kubowicz, jego żona, i to właściwie w tych początkowych, to był taki prawdziwy startup. Nie wiedzieliśmy, że to się tak nazywa. No to było wiadomo, że nie tylko musimy zrobić grę, ale musimy zrobić produkt. Taki musimy sprawić, żeby on stał, był, było pudełko i można było je sprzedać. Właśnie miałeś bardzo ładny cytat w rozmowie z Bajtkiem jakimś chyba z 94. Trochę odniosłem wrażenie, że wręcz wyprzedziłeś swój czas, że taką się profetyką wykazałeś. Pozwolę sobie zacytować. Chcemy, aby klienci przyzwyczaili się, że gra to nie, do końca, to nie tylko kod na dyskietce. To całość. Pudełko, podręczniki, zapisana na nich historia, jakieś gadżety. I to, na, jeżeli się nie mylę, 5 lat przed, jeżeli nie więcej, Baldur's Gate'em w polskiej wersji. Tak, no bo myśmy, myśmy też sporo obserwowali gier zachodnich. Mieliśmy, no bo one były dostępne w Polsce tam IPS jest sprowadzał i trochę się kupował rzadko bo rzadko bo to były drogie rzeczy ale się kupowało takie oryginały no i otwierało się to pudełko i to pudełko było zawsze fantastyczne tam nie tylko była ta dyskietka czy zestaw dyskietek ale coś było Eksta, Był ten super podręcznik była jakaś mapka była jakaś makatka pamiętam jakieś tam gadżeciki e, e, no i to się nam podobało i uważaliśmy że jeśli chcemy no widzieliśmy jest jest sytuacja to znaczy Wiadomo, bo, że oprogramowanie było za darmo i wszędzie i, i kupowało się raczej na, na kilogramy yy, te gry, że jeżeli chcemy wyjść z jakimś produktem, który będzie atrakcyjny dla, dla odbiorcy, to musimy coś zaoferować. No, to tak jak ze Spotifyem, jak z Netflixem, to też ta usługa musi zaoferować taką wartość dodaną, żeby warto było za nią zapłacić, mimo że, że jest obok jakby alternatywa darmowa. I okazało się, że ludzie na to poszli ale z drugiej strony CD Projekt jeszcze <laughs> zatrudnił znanych aktorów, a wyście Jerzego Sztura jakoś nie zainteresowali. No bo nie chciał, no, co ja na to poradzę. Dlaczego nie chciał? E, to nie wiem, ta rozmowa była jakaś krótka, bo to przez kogoś wiadomo, że tam tego słuchaj, no bo tutaj fajnie by pasowało, ale powiedział, że z tego co tam przekazano i tak jak ja zapamiętałem, tak jakby uznam to za e, zbyt plebejską sztukę, e, w której nie chcę maczać jakby palców, no to uznaliśmy, no to przecież jego prawo. Wzięliśmy sobie Wojciech Padja, to był taki znany dziennikarz RMF-u tak, wtedy. i On bardzo chętnie to zrobił, I zrobił to super i miał przy tym kupę zabawy, i wszyscy się generalnie obawiliśmy przy tym. Do wersji tej anglojęzycznej wzięliśmy, nie pamiętam, już jak się człowiek nazywał, który był z kolei anglojęzycznym dziennikarzem RMF-u. Bardzo znany taki Amerykanin. On był wtedy taką maskotką, wiadomo, Amerykanin, który tam mówi po angielsku i trochę nieudalnie po polsku. Ale dla nas najważniejsze to, że mówił dobrze po angielsku, więc jego nagraliśmy w wersji, w wersji eksportowej, bo taka powstała potem. No, a powiedz mi, Elektrobady odniosło, bo o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a chyba warto, że mieliście dość stanego wydawcę na Stany. No ono odniosło sukces wszystkich w Polsce. Znaczy, gdy, gdy zapakowaliśmy w to pudełko, to pierwsze pudełko było takie dość niefortunne, tak zwana trumienka, czyli ta czarna pudełko ze srebrnym napisem. W kolorach bardzo takich pogrzebowych, ale to proces technologiczny wymusił, wymusił to rozwiązanie. To jak zapakowaliśmy do pudełka grę, wsadziliśmy tam podręcznik, yy, tu podzwoni do mnie telefon. Yy, yy, wsadziliśmy podręcznik, wsadziliśmy kasetę z muzyką, soundtrack już był, yy, i to odpowiednio wyceniliśmy. To okazało się, że to przy tej cenie, tam bodajże 150 tysięcy złotych, czyli 15 niby po denominacji, ale wiadomo, że było to trochę więcej, to okaza okazało się atrakcyjną ofertą. I zaczęliśmy tych gier sprzedawać sporo w Polsce. Nie pamiętam ile poszło, kilkanaście tysięcy z tego, co pamiętam, co na owy czas. Mówimy o legalnym jasne, oprogramowaniu, jasne. bo wiadomo, że pewnie tam w setkach tysięcy różne rzeczy się rozchodziły za darmo. Ale. Ale poszło tylko kilkanaście tysięcy, każda ta z tych kilkunastu tysięcy przyniosła całkiem stosowne pieniądze do firmy. Potem, potem zrobiliśmy lepsze pudełko, potem e, e, dodaliśmy, e, bo powstała taka enhanced edition, ja właśnie jestem prekursorem też enhanced edition, bo, bo właśnie pojawia się gra z ulepszoną grafiką, e, bo gdy przygotowaliśmy wersję eksportową, to po prostu poprawiliśmy grafikę, no i to była ta ulepszona wersja i to się, to się naprawdę dobrze sprzedawało. To, ta gra była, przyniosła firmie pieniądze i nam przy okazji, młodym twórcom, już w Polsce. Ale... Które to pieniądze, wybacz, że ci wejdę w słowo, w rozmowie z poligamią swego czasu przyznałeś, cytuję, przehulaliście i przepiliście. no Generalnie tak. No. One, były, one były rozsądnymi pieniędzmi dla młodych ludzi, którzy trochę się nad tym napracowali, no ale no, wiecie, to nie była jakaś praca w fabryce, nie trzeba było zginać karku i tak dalej, no fajniej było mieć, łatwo relatywnie przyszły, przy okazji my ucząc się, bawiąc i tak dalej zrobiliśmy grę, więc to było spoko. Jeszcze potem, ale oczywiście dla nas jasne było, że my chcemy osiągnąć sukces, nazwijmy to międzynarodowy, znaczy chcemy, chcemy wypchnąć grę poza Polskę i najpierw były Niemcy, Yy, yy, Jaki pan Adamik, yy, który handlował sprzęt, yy, sprzęt, częściami samochodowymi, wziął tę grę, zadomował syna, yy, zaczął ją sprzedawać, tam już z pieniędzmi było gorzej. Yy, 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 potem się zgłosił ktoś z UK, yy, jakiś deal, no ale potem, potem był Epic. Potem, potem wysłaliśmy te nasze gry do Epika, Spotkaliśmy się z Markiem Reynem, ustaliliśmy, że oni to biorą. No i, i gra do katalogu Epika została. Dorzucona i się sprzedawała, i przy, zaczęły przychodzić dolary. No, to, zresztą w pakiecie z Robo Hard tak przecież. I zaczęły przychodzić dolary, to jeszcze lepiej było. <laughs> yy, więc, ale to jedna rzecz, to że były z tego pieniądze, to nie były duże pieniądze. No mm -hmm. wiecie, to niestety nic, nic sobie za to poważnego nie kupiłem. Natomiast miałem, miałem pieniądze. No, miałem wtedy 25 lat, czy coś w tym stylu. Fajnie jest, jak przychodzą pieniądze, i, i nie trzeba na to pracować yy, specjalnie. i mm, Ale ten sukces, no, niewątpliwie to, że gra została wybrana, i to Epic był w swojej dziedzinie no, takim dość dużym potentatem. To był jeden z większych serwerowych firm wtedy i oni to wybrali, tę grę wydali, do, płacili nam. No to, i ta gra zaczęła rzeczywiście docierać do ludzi na całym świecie. Wiadomo, że głównie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, ale gdzieś gdzieś różnymi kanałami pojawiała się u ludzi gdzie indziej. Co było dla nas, no, to była prawdziwa satysfakcja, że ta w gruncie rzeczy pierwsza gra. Jest, stała się grą międzynarodową. W czasach, kiedy, no wiecie, to żeby gra była gdzieś, to ktoś ją musiał fizycznie nagrać na dyskietkę. Owszem, była wersja Shell, którą tam można było mozolnie, modemem sobie ściągnąć, ale już ta pełna wersja raczej była poza zasięgiem większości ludzi, większości modemowców. Więc, więc to był, to, to był, naprawdę czuliśmy się docenieni. Uważaliśmy, że świat dla polskich gier, a szczególnie gier w naszym wykonaniu, stoi otworem, co zresztą potem się okazało prawdą. Mówisz, że chcieliście różnymi kanałami trafić do publiczności, więc może przenieśmy się do Amsterdamu, gdzie z kolei spotkaliście się ze wspomnianym Markiem Reynem, który no do Was jakąś taką ponadnaturalną sympatią. No, nie, Mark Reyn pała do wszystkich sympatią. Mark Reyn jest przede wszystkim doskonałym sprzedawcą i, i to jest mega jego zaletą. On po prostu ma fantastyczny, nawiązuje kontakt. Ze wszystkimi. Kupił wam snesa, ja też bym wie, się nołasił. No, no, dokładnie, nie tylko, że powiedział: hej jesteście fajne ziomy, fajna gra, zrobimy biznes i tak dalej. Co tam u Was, Polska, hmm, trochę bieda, nie? No. <laughs> tak, mówię, nie jest najlepiej. E, nic nie ma tam, a konsole macie, no właściwie nie mamy, no bo nie mamy. Nie można było pójść do sklepu kupić sobie snesa. Znaczy, Pegasusy gdzieś tam były te, te, ale właściwie nie były wtedy bardzo popularne jeszcze. No to powiedz, o to ja mam kupić SNESA, chodźcie do sklepu i tam kupiłem tego SNESA, jeszcze parę gier, dorzucił jakieś tutaj, macie i mieliśmy tego SNESa i graliśmy. Potem sobie już dokupiliśmy jakieś gierki. Jak przyszły te dolary, mm, dolary z tego Epika, to poprosiłem kumpla ze Stanów, ej, stary, kup mi tam ze dwie gry, takie to, takie na SNESA najfajniejsze i Potem nam kupił PlayStation, PlayStation. dokładnie. zapoznawał tak, z kolejnymi generacjami można tak, powiedzieć. Tak. tak. I to było, kupiliśmy w 1995 roku, więc to było jedno z pierwszych PlayStation w Polsce w ogóle, bo myśmy kupił go w dzień premiery amerykańskiej i myśmy tego dwa dni później przywieźli do Polski, więc byliśmy prekursorami tej konsoli. No i funkcjonowała. No wiadomo, amerykańska wersja to problem z grami. Nie było tak różowo, no ale mieliśmy tego PlayStation. A powiedz mi jeszcze, czy na początku tej współpracy z Januszem Pelcem na etapie Electrobody wyście się nie różnili światopoglądowo? Pytam dlatego, że, bo Janusz narzekał w kilku wywiadach, kiedy jeszcze wywiadów udzielał, że sprzedaż robą mu właśnie położyło piractwo. Ty natomiast już wtedy byłeś no, piewcą influencji. Nie właśnie nie byłem, nie, nie byłeś, byłeś był. wtedy. Dokładnie jeszcze. Ba, ba, nie, nie różniliśmy się, uważaliśmy, że wszyscy nas strasznie to kradli z tych wszystkich pirackich. Kopi, i w ogóle i tam gniewne pisaliśmy pisma, toczyli dyskusje Jakby. Takie, to jest taka, wydaje mi się, naturalna reakcja. Jak się człowiek nie, nie zastanowi nad tym głębiej, no to to jest tak, to moje, zabrali mnie i, 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 i mi się należy i oddajcie. Ale, ale gdy zaczyna się temat trochę zgłębiać, i, i patrzeć szerzej właściwie, skąd to się wzięło, dlaczego, dlaczego tak jest, a dlaczego tak ma być, to. Jak ktoś przyjrzy się tematowi, to sporo wątpliwości się e, zrodzi. Więc ja jakby przeszedłem na drugą stronę, gdzieś myślę, że jest dobre gdzieś nie lat później. Znaczy to inaczej, to było tak na początku wojowaliśmy, ale z tego wojowania nic nie było, bo to nikogo to nie wzruszało generalnie. Potem się człowiek jakby naturalnie oswaja e, z, z piractwem, mhm. a potem. Potem, jak już byłem z tym oswojony i zacząłem rozumieć, że właściwie to jest naturalny stan, to już przestałem walczyć z tym. A znaczy nie mówię, że popieram, bo właściwie do, mam jakiś stosunek do tego. Yy, I tak, tak moja ta ewolucja prze, przebiegała. I oczywiście na początku się zgadzaliśmy w tym. Nie wiem, jak, jak u niego jest dalej, yy, bo nie udziela wywiadów i nie rozmawia z nami. Generalnie nie mówię tylko ze mną, ale z większością ludzi z naszego kręgu. Nie, to jest, jest, nie wiem, jak jest. To zresztą bardzo ciekawe, to znaczy y, nawet jak żeście uwalniali Elektrobady z okowów praw autorskich, no to przez pośredników się kontaktowaliście podobno. Znaczy, no, i, tak, tak. Nie? Ja przede wszystkim zapytałem Marka Kubowicza, mm -hmm. no bo on jest jakby właścicielem nazwijmy to prawa autorskie do tej gry. I powiedział, Marek mam taki pomysł, żeby tę grę uwolnić i tak dalej, Epic się zgadza, Ty się zgadzasz, no to, ale on ja jeszcze zapytam. Janusza. No i zapytał Janusza i ten się też zgodził. Yy, więc on z nim kontakt ma, ale gdy próbowaliśmy kiedyś zrobić taki zlot, y, zlot ludzi, właśnie z tamtych czasów mm -hmm. y, w Krakowie, nasz zlot, to tak. Ja jechałem do Krakowa, powiedziałem Marek: słuchaj, bo przyjeżdżam do Krakowa, przyjeżdża nasz kumpel ze Stanów właśnie z tamtych czasów, który nam dużo pomagał, może byśmy się spotkali w takim szerszym gronie. No to Marek powiedział: No dobra, spróbuję zorganizować to. Ja mówię, no możesz zapytać tego, tego, bo znasz kontakt, no ale on mówi, no zapytałem, ale jakby nie spotkało się to z żadnym odzewem. Ja mówię, no to no sorry, no nic na to nie poradzę. Spotkaliśmy się w wąskim gronie. No dobra, ale bo to jest chyba największa tajemnica, trochę przeskoczymy w ogóle hmm. chronologicznie, bo to już po Firefarcie, przez z kolei elektroników wydanym, chyba jedyna zresztą polska gra wydana przez EA. No nie, druga Bulletstorm. Bulletstorm, oczywiście. E, dobra, ale do, do tego wątku jeszcze wrócimy, ale zastanawiam mnie, bo e, słuchałem przygotowując się do tej rozmowy wielu wywiadów z Tobą i Ty trochę unikasz tego pytania, odnoszę wrażenie. Co się stało między Tobą a Januszem Pelsem? Że no nie, właściwie od czasu Twojego odejścia do LKW, do Detalionu, Wy się nie kontaktujecie. Znaczy, no, pokłócilibyśmy się o pieniądze, oczywiście. To nie jest jakoś tam dużą tajemnicą. Znaczy, ja się mogę domyślać, bo to jest tak, tam poszły po różne sprawy ambicjonalne. No bo Janusz uważał, że jakby sukces. Firefighta to jest przede wszystkim jego zasługa. Mhm. I tym jest oczywiście dużo prawdy, tylko pamiętajmy, że to był jednak zespół, który za tym stał. Było nas tam kilku, no ale z, z, powiedzmy, miał, jakieś, miał sporo pretensji do mnie. Tam jeszcze doszły pewne problemy związane e, m, osobiste, nazwijmy to. Już nie chcę wchodzić głęboko, co się tam działo. E, no myśmy. Trochę mieszkali razem, chociaż właściwie nie powinniśmy mieszkać razem. No, znaczy, nie dogadywaliście się w takim codziennym życiu? Yy, bo nie mieliśmy mieszkać razem. Na tym polega cały problem. Mhm. Zamieszkaliśmy razem, yy, a nie taka była umowa. O, tak bym to na, na, najkrócej sprowadził. I to zrodziło sporo konfliktów pozazawodowych mhm. właśnie. Udało na, się też takie kwestie, że yy, no nie tak to miało wyglądać. A znaczy, żeby przez kilkadziesiąt lat nie, nie zakopać się toporu wojennego? To, to nie mnie pytaj. No, ja, 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 Ale ja już nie odpowiadam na no, pytania Jak wiesz. No, do... no, no to, to jego należy, no właśnie to jest trudne pytanie. Ja, 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 ja... Znaczy dobra, okej, okay. miał pretensję, powiedział, że nie jestem mu potrzebny, on sobie <słuch> będzie robił zajebiste gry beze mnie. Ja powiedział, nie robił? No. Dobra, tam dwie powstały jakieś, nie? No, tak, no ale się no. odnalazł później. No, odnalazł się w czymś innym, no tak. i okej. Okay. Ja okazało się, jak odnalazłem się w grach. Znaczy, nigdy z nimi nie wyszedłem. Natomiast czemu, to ja nie wiem. Ja jakby... Nasze drogi się rozeszły, po pierwsze zawodowo, po drugie także ja wróciłem do Rzeszowa, on został w Krakowie i i w tym w Rzeszowie funkcjonowałem przez następne kilkanaście lat. No teraz wiadomo, od kilkunastu lat jestem w Warszawie. Nie mieliśmy wspólnych, ponieważ on wyszedł z branży, no to nawet zawodowo nie mieliśmy wspólnych punktów. A ponieważ, jakby, no, jej, no, jak już nie, nie łączy nas nic osobiście, nie łączy nas nic zawodowo, to nie mamy punktów styku. Mamy wspólnych znajomych, to prawda, ale okazało się, że wspólni znajomi są moimi znajomymi, ale nie przestali być znajomymi Janusza, co jest też ciekawą e, sytuacją, bo to byli jego głównie koledzy ze szkoły i e, z wieloma z nim jakby, utrzymywaliśmy kontakty, utrzymujemy do dzisiaj, natomiast oni też stracili kontakt z Januszem. I nie wiem, co się wydarzyło. No, to on by musiał powiedzieć, co, 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 o co to chodzi. Yy... I tyle. No. Pod, podejmowaliśmy próbę spotkania. Ja już nie mówię, że tam będziemy się kochać czy coś, bo to nie ma znaczenia już w tej chwili. Yy, nic nas nie łączy poza tą przeszłością. Bardzo odległą. Yy, no ale one się nie, nie, nie tego. No, to, to, już, to już trudno. No. Jakoś tak nigdy się, bo wiesz, mogą wpaść do knajpy do niego w Krakowie, yy, ale yy, jakoś nigdy. Ja rzadko bywałem w Krakowie, znowu nie było takiej okazji i tam pytałem kumpli, to on tam mówi, że kiedyś go spotkali, a tam się rozmowa się też nie kleiła, to ja mówię, no dobra, no to, to byłoby takie, jak to się mówi, krępujące spotkanie, więc właściwie jaki sens miałoby to? Co by mi to miało dać? Wróćmy w takim razie do czasów jeszcze, w, którym się, w których się z Januszem Pelcem kontaktowałeś, zakładać Chaos Works. Które no już nie jesteście szeregowymi pracownikami, już jesteście współwłaścicielami firmy. I te dobre kontakty z EPIKiem procentują, bo z tego, co słyszałem, zaprosił Was na coś w rodzaju castingu. No tak, myśmy, myśmy wtedy. Będę jeszcze w X-Landzie tam robiliśmy te projekty. To była ta historia, że zaczęliśmy się też kłócić oczywiście o pieniądze z Markiem, że chcieliśmy więcej pieniędzy z tych projektów, bo też uważaliśmy, że to. One są siłą napędową w ogóle i, i nam się więcej pieniędzy zależy. To, to jakby to normalne sprawy. I yy, mieliśmy pomysły na trzy gry, żeby je robić, nawet do pewnego stopnia równolegle, ale ponieważ chcieliśmy negocjować, to stwierdziliśmy, że nie będziemy robić trzech gier na obecnych warunkach, tylko zrobimy jedną na obecnych warunkach, a pozostałe będziemy negocjować, jak przyjdzie to, co do czego. Ale w międzyczasie. Yy, i ta gra, którą, którą robiliśmy, to była gra Accessive Speed, która nigdy nie powstała, koniec końców, z różnych tam przyczyn. Yy, I w międzyczasie Janusz spotkał gdzieś na jakiejś imprezie dwóch ziomeczków yy, i którzy gdzieś tam się zgadali, co tam robić, i tak no, dalej, że on robi gry, oni, oni mieli firmę komputerową, robili software do wypożyczalni yy, kaset wideo, podobno bardzo popularne, którym zarabiali yy, sporo. I tak stwierdzili, a my byśmy też chcieli... Chcieli robić te gry. No dobra, no to ja wtedy mieszkałem bodajże w Rzeszowie, no tak, na pewno mieszkałem w Rzeszowie. Ja nasz mówił, słuchaj, poznałem takich ziomków, chodź, przyjedź, spotkamy się i coś tam. No i ja przyjeżdżam, spotykam ziomków, a ja tych ziomków znam, bo to moi koledzy ze studiów. Bo ja oczywiście formalnie studiowałem, ale w praktyce to tak nie do końca. I, ale przecież to jest, to jest Marek i nie pamiętam człowieka, kurczę, to aż przykre. E, e, no to przecież ich znam, <laughs> yy, jesteśmy na tym samym kierunku, im też te studia tak średnio szły, bo to wiadomo, jak, jak się ma biznes, to się tak studiowanie. Nie? No to zróbmy, no to zróbmy, słuchajcie, oni zapewne, my tu weźmiemy was, zrobimy sobie firmę, będziemy robić, robić gry, no to z... luzik, spokojnie. podoba mi się to. I, i co, co najświeższe w tym wszystkim, to było takie dużo gadania, a mało, mało robienia. A do robienia to przyszli z kolei dwaj młodzi studenci. Mhm. Powiedzieli, że oni by chcieli robić gry. Yy, no to my, słuchajcie, my tu mamy tam swoje technologie, silnik, już wtedy mieliśmy silnik. Przez Perlcone się napisane, tak nazywało, tak. dokładnie. I macie tu silnik i podłóbcie sobie jakoś tam, macie pomysł, jakąś giereczkę, coś tam. No oni coś mieli, zaczęły, to Wiadomo, to była jakaś zawsze dyskusja. I oni zaczęli dłubać taką, taką giereczkę, która potem stała się Firefightem. Ale mhm. rzeczywiście zaczęło coś powstawać. Myśmy zaczęli tam, pojawił się grafik. Michał Doniec, który zresztą potem był w Metropolisie, potem był w wielu firmach, on już wtedy siedzi w UK, też w też branży gier oczywiście. I on zaczął robić grafikę, pokazał tam różne triki. Zaczęliśmy robić tą, dużo fajnej grafiki, tej renderowanej. Mm. Mimo, że gry były 2D, to jednak grafika to były rendery 3D, robiona tam w programach. I to, co oni zaczęli robić, zaczęło się kleić. I w sumie myśmy formalnie niby kończyli tą grę w x ale tu już mieliśmy taki trochę obiecujący projekt. Znaczy, nam się wydawało obiecujący, ale Epic akurat się zgłosił do wszystkich swoich deweloperów na całym świecie, miał ich trochę, zgłosił się z taką propozycją, przyjedźcie, zrobimy taki zjazd deweloperów, wy pokażecie, co robicie. Oni oczywiście wiedzieli coś tam, co robimy, wiadomo, się tam dopytywali, ale tam pokażecie to, a tak naprawdę to cały deal był taki, że przyjedzie jej i wy im pokażecie te gry i ja i sobie coś wybierze. No i takie było pytanie, a kto jeszcze z Polski mógłby yy, yy, przyjechać? Ja, tak, no, hmm. ja w Polsce to znam tylko Avalon, bo w gruncie rzeczy są firmy jakieś w Polsce, no ale to, to się ich wtedy nie znało. To jest tutaj Avalon, Avalon robił wtedy Anna Domini. Patrzcie, tutaj robił, robił taką fajną gierkę w gruncie rzeczy. No to dobra, tu dawać też Avalon też. No i polecieliśmy do tych Stanów my. I Avalon, i, i ludzie z całego świata trochę zostaną gdzieś tam, z Nowej Zelandii, tego. I wszyscy zaczęli y, prezentować, Przycieli producenci z jej, zaczęli oglądać gry. I zaczęliśmy pokazywać po kolei, pokazaliśmy, no wszyscy pokazali gry. zwiedziliśmy Waszyngton, bo to było jeszcze pod Waszyngtonem, miały siedzibę, i oglądali się różne rzeczy. I wrócili do Polski. No i tam za tydzień czy dwa, nie pamiętam, dość szybko przyszła decyzja, że jej wybrało dwie gry. wybrało Wybrało y, firefight, on się wtedy nazywał New Order jeszcze. A nie Future Strike? Future Strike to był, te, był, była dyskusja na tym, były jakieś negocjacje prowadzone między jej a właścicielem tytułu, no bo właścicielem tytułu nie było jej, tylko ktoś inny. Mm -hmm. y, no ale to one pewnie spezły na niczym, więc przez jakiś czas funkcjonowała, ona się zaczęła jako New Order, potem funkcjonowała jako Future Strike. Zresztą jedna z misji nazywa się Future Strike, że. A potem był ten, ten tytuł ostateczny, który oni wybrali. No i wybrali jeszcze jedną grę, chyba tą z Nowej Zelandii. No i, i powiedzieli, że my wydajemy te gry, tylko wy zróbcie. No i tu się trochę zrobiło strasznie, bo my przecież nie wiedzieliśmy w ogóle, jak, jak, jak pracować z gigantycznym wydawcą. Do tej pory wydawał, wydawaliśmy gry sami niejako w x Produkując wszystko, nikt nas nie pytał o żadną dokumentację, a to pierwsze pytanie to było: no to gdzie jest design do co? co? A co do takiego? Aha. No, wiecie, taki tam, że opisujecie grę. Aha, a jak to wygląda? Macie może jakiś szablon? Na szczęście mieli. przysłali nam szablon? Tak, uff, no ale tak znowu. Kurczę, mam wypełnić szamblon po angielsku, którego nigdy nie wypełniałem. Nie wiem, co tam ma być. No i tam się wpisywało różne rzeczy. Wiadomo, był producent, pomagał, Epic pomagał, ale, ale no było trochę takiego. Nagle okazało się, że nie możemy sobie tak o, po prostu robimy grę. Tylko coś musimy zaprezentować, coś przemyśleć, pokazać jakiś plan, zrobić harmonogram. Ja tymczasem wymyśliłem chaos nawet w nazwie. Tak. I nie, nie robiliśmy nigdy żadnego harmonogramu do niczego. No i tu wpisaliśmy jakieś milestone'y. To wszystko było totalnie z czapy. nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia. Poza tym, że potrafiliśmy tą grę się posuwać do przodu i z tym nie było problemu. No i, no i wiadomo, współpraca, w Kalifornia, 9 godzin różnicy, transfery po modemach, internet na szczęście już funkcjonował, czyli już można było maile pisać, więc było całkiem nieźle. No, myśmy się musieli zorganizować, bo to było takie rozproszone towarzystwo. Właśnie wynajęliśmy takie biuro-mieszkanie, mm -hmm. taki domek właściwie cały wynajęliśmy. Tam nakupowaliśmy sobie sprzęt, bo no oni sypnęli trochę kasą. Ja właśnie. Ile? Bo ty podajesz od czasu do czasu kwotę 150 tysięcy dolarów, ale w wywiadzie dla gamblera yy, padła kwota 600 tysięcy. Nie, nie. To, to było 150 tysięcy... Znaczy kontrakt opierał na 300 tysięcy dolarów, ale mm. połowę zabierał Epic, bo taka... Taki deal był z Epikiem, więc do nas trafiło. Znaczy, nie, to bardzo było ok. Myśmy powiedzieli, że potrzebujemy tyle. Myśmy powiedzieli nawet, że potrzebujemy chyba 120. Epik, no dobra, to zawołamy 300, dorzucimy jeszcze Wam tak dość bo jednej rzeczy nie rozumiem. Epik za pośrednictwo zabierał połowę kwoty? Nie, Epik. Nasza mowa była taka, że Epik to był kontrakt. Myśmy mieli kontrakt z Epikiem. Tam potem doszedł kontrakt z jej, ale tak naprawdę myśmy mieli z Epikiem. A Epik był tak, że z, płacił 40% royalties ze wszystkiego, z, zarówno ze sprzedaży swojej, jak i sublicencjonowania. I formalnie to była sublicencja do jej. No to należało im się 40%, yy, znaczy 60%. Ale powiedzieli, dobra, dorzucimy, żeby nie było tak tego, i, i dali nam. 50% zamiast 40% i to formalnie tak było. To znaczy nie za pośrednictwo, tylko za to, że znaleźli, sprzedali licencję, bo Firefight był też chyba sprzedawany przez Epika, tak mi się wydaje, chociaż nie pamiętam. No ale wiadomo, to jest tak, że oni wzięli z tych 300 połowę i byli zadowoleni, a nam dali połowę, żebyśmy zrobili grę które zrobiliśmy oczywiście, wydaliśmy praktycznie całe te pieniądze na zrobienie tej gry. To już była duża, droższa gra, no bo więcej ludzi było zaangażowanych. Poszło kupę w sprzęt. Myśmy zrobili całe, kupili całe studio gra... znaczy znaczy studio nagranie to za dużo powiedziane, tam sprzęt to studia, jakieś syntezatory jakieś tam, bo muzyka powstała. zrobiło Janusz właśnie i Michał Doniec. David Bittaker, I David Whittaker, kompozytor kontry. A on robił tylko efekty dźwiękowe, tak? tak. Muzyka, muzyka powstała cała, cała jakby wewnętrznie. Musieliśmy to nagrać. No, dużo za... no, znaczy, szczerze mówiąc, no, oczywiście, że przeinwestowaliśmy, bo nagle, nagle dostaliśmy mnóstwo pieniędzy. To było naprawdę dużo pieniędzy i no to sobie kupowaliśmy tam różne właśnie e, zabawki. E, fajne komputerki i tak dalej, Pentium 66 i, e, i tego typu rzeczy. Monitory. Zważywszy e... na to, że Firefox wymagał w ogóle procesora i 16 MB co no, pamięć. To byłam, co nie było wtedy standardem. Tak, tak. To była Windowsowa gra, pełną gębą. To trzeba było mieć takie. Tak, e, no to dostanie. kupowaliśmy no to po prostu. I, I plus oczywiście płaciliśmy Płaciliśmy za to biuro, za ten dom, No sporo to pieniędzy nam. Nie było to rozsądnie tak. Biznesowo to tak. Ale byliśmy młodzi i w ogóle a, złapaliśmy Pana Boga za nogi. I jej, to jak już mamy kontrakt z jej, to właściwie świat stoi otwory przed. Nie mamy kontrakt z jej, ale jej z kolei was podobno na tym kontrakcie, no nie chcę używać brzydkich słów, ale nieco pokpiło promocję. No właściwie, jakby my się. My. Ja się tego długo uczyłem, i właśnie nie wiem, czy się nauczyłem. My jako twórca gry skupi, my się skupialiśmy na grze. Znaczy, naszym zadaniem było zrobienie. Maksymalnie dobrej gry, jaką umieliśmy zrobić, w ramach, w ramach tych pieniędzy, które dostaliśmy. To nas interesowało. Tam marketing, promocja, coś tam to ważna jest gra. I w ogóle nie pilnowaliśmy takiej sprawy w ogóle nie poruszaliśmy takiego tematu, że a zrobić jakiś marketing, albo co, jak ta gra będzie sprzedawana, a coś tam, a coś tam. Yy, oni mieli fajny pomysł, bo ta gra miała multiplayer. Mhm. Yy, I Yy, oni wymyślili, że będą sprzedawać taki pakiet y, dwie płyty. Czyli kupujesz, a masz płytę dla siebie i dla przyjaciela. W jakiejś takiej cenie niewygórowanej. Właściwie i stu takie yy, no, tych stu. No, wiesz, i to bardzo fajny był pomysł, bo rzeczywiście chcieli, chcieli wypromować to, że można grać w, te, w grę mm -hmm. Multiplayer. Myśmy zresztą sporo wysiłku włożyli yy, w ten multiplayer, bo tam za dwa tryby były multiplayera i można było grać na modemie, i można było grać w sieci lokalnej, no i tak, takie te historie. I, i to, to było jedyne działanie marketingowe, które jakby zarejestrowaliśmy. Trochę się go baliśmy, bo to jak to, rozdajcie połowę gier za darmo, w ogóle co to będzie, nie? No, ale powiedzieli, nie, to super będzie i teraz z perspektywy, to uważam, że to był super pomysł, ale wtedy nam się to tak nie podobało, że w ogóle tyle gier rozdacie za darmo i, i już. Ale potem jak zrobiliśmy tę grę, no to tak okazało się, że hmm, ta gra to jest taka gra do katalogu. nie taka była, bo biorąc pod uwagę, że zapłacili za nią 300 tysięcy dolarów, co w budżetach jej nawet w tamtych czasach na pewno nie było górowaną kwotą, no i no jak będzie hitem, to super. Jak nie będzie hitem, to organicznie miała się stać hitem, przepraszam, bez no, promocji? Bo ty teraz się trochę krykujesz, ale w wywiadzie The City Action.pl z tego czasu, że jej zaprzepaściło tę grę, że byliście maleńką firmką z Polski, równie dobrze z Marsa byście mogli być i że natychmiast o tej grze zapomogli. Nie, nie, bo zaprzepaścili w tym sensie, że ta gra miała dość dobre recenzje, mhm. żeby nie być bardzo tak. dobre i a jej jakby zupełnie za tym nie poszło, to znaczy, nie wiem, czy była jakakolwiek promocja. No ciężko mi to zweryfikować, może tam dostali jakieś wiesz, trzy gazety, gdzie były recenzje, ale tak naprawdę to zupełnie nie, nie mam porównania. Ta, nam, nam potem stwierdziliśmy, no kurczę, ale ta gra właściwie poza zaistnieniem w tych kilku magazynach, to cisza w ogóle kompletna. I na sprawie, że nie wiem, czego się spodziewaliśmy. Może to tak miało być, może to był standard. No, yy, gra. Dotarła do Polski przez IPS, czyli takim importerem standardowym importerem EA, więc mogłem sobie pójść do sklepu ją kupić, yy, yy, bo, bo nie dostałem egzemplarza żadnego. I, I na tym się skończyło. I oczywiście pewnie teraz, jakby przeanalizować, jak to wyglądało w stosunku do innych gier, to być może ona była normalnie promowana, mm -hmm. bo tak większość jej promowała, ale wi wiadomo, to było nasze dziecko. Myśmy byli przekonani, że to będzie. No, to będzie gigantyczny sukces. Tak naprawdę najbardziej nam zależało też wtedy, żeby właśnie zrobić wersję konsolową. Bo my czuliśmy i zresztą tak było, że, że konsolowy rynek to jest ten prawdziwy rynek. Dobra, te PC PC-ami, ale na konsolach, to, to tam by ta gra zarządziła. Nie? Uh -huh. e, no, ale i tam były rozmowy o tym, że to no tak, wiecie, jak na PC-grze pójdzie dobrze, to będziemy robić wersję konsolową. Luzik, luzik. No ale dość szybko okazało się, że na PCTach ta gra idzie. Hm, jak? I, I jakby zapadła kremująca cisza na temat tej wersji konsolowej, i no, no oczywiście nie było wersji konsolowej, więc tak, koniec tej historii. Trochę się zgnęliśmy jeszcze po tym ekscesji w Speedzie, który potem został wydany, chociaż był już zupełnie inną grą. Tak, i... Zrobiono wszystko innego. Tak, Tylko tak, tak, tytuł tak. został. Dlaczego właśnie on nie powstał? No problem jest taki, że myśmy sobie dokoptowali do zespołu znajomego programistę. I który nie miał doświadczenia w grach, ale był fajnym wziąkiem i, i, i fajnie się z nim generalnie pracowało. I on po prostu nie wiedział, jak zrobić dobrą grę samochodową, jak zrobić symulator. On bardzo poszedł mm -hmm. w, takie, w taką symulację fizyki, na, śledczą nad podręcznikami do fizyki i tam próbował, próbował wyliczać jakieś tam wektory ruchu i tak dalej. I mówię, Paweł, Paweł, no nie, to trzeba zrobić jakoś tak ordynarnie, no, ale ja chcę, żeby to było żeby to tak działało. No i strasznie no nie szło to. to. znaczy, on gdzieś tam zagłębiał się w te mandry fizyki i symulacji, które prowadziły do nieoczekiwanych przeważnie rezultatów, dalekich odjeżdżenia samochodem. I to, i to się przedłużało. I oczywiście, powinniśmy byli wtedy powiedzieć, nie, Paweł, nie robimy tego tak. Robimy to tak, tak, tak. Bo, bo, to, bo, bo tak się to powinno zrobić. Ale myśmy już wtedy mieli ten, ten, ten works, ten, ten tutaj nowych kolegów i trochę nam zeszło ciśnienie na, uh -huh. na tę grę. I pewnie powiedzieliśmy, że my przestajemy pracować, w sensie, że braliśmy za to też jakieś pieniądze, ale potem powiedzieliśmy, Marko Marek, Słuchaj, nie będziemy brać za to pieniędzy, bo my tam nic w tej chwili przy tej grze nie możemy robić, bo ona czeka na. Myśmy zrobi... Janusz napisał, edytor. Yy... Poziomów, nazwijmy to, tras. Ja te trasy jakoś tam projektowałem, jakby robiliśmy swoje, ale no, to się nie posuwa w tej zasadniczej części. Mm -hmm. I, I to bez sensu, żebyśmy brali za to pieniądze. Jeżeli tam się coś zmieni, to my wrócimy do tego projektu i go po prostu dokończymy. No ale nasz warunek jest taki, że musi się tam coś zmienić, że to nie jest formalnie nasz projekt, że my mamy tu już swoją fajniejszą giereczkę i już, no i tak. To się gdzieś tam rozmyło. No, nie pamiętam dokładnie, kto rzucił ręcznik i kiedy, i powiedział, że już nigdy nic z tego nie będzie. No, gra nie powstała. A wyście mieli nawet nie jedną fajniejszą giereczkę, no bo poza Firefightem jakieś tam przymiarki były podobne do Robo II, do Elektrobady drugiego i do RICO, czyli waszej odpowiedzi na donki Kong Country. Counter, tak. No tak, no, do nas dołączył, zanim jeszcze Michał Doniec, który dołączył już do Firefighta, wcześniej dołączył. Taki Rafał grafik, mhm. który to on właściwie przyniósł tą technologię e renderingu 3D. Bo do tej pory to oczywiście dziobaliśmy sprite y po pikselu, głównie, głównie Janusz, bo ja byłem w tym dużo gorszy. I ciężko nam było przeskoczyć pewien próg artystyczny. Bo z całym szacunkiem na umiejętności Janusza, to artystą wybitnym jednak plastykiem nie był. Był bardzo zrównowany w tym kierunku, ale no nie był wirtuozem. Mhm. I. A przyszedł człowiek, który powiedział, słuchajcie, bo ja tu znam Maxa, znaczy wtedy to był 3D Studio, jeszcze nie Max, czyli 3D Studio, dosowy program, patrzcie, tu się robię, tu taką tą biureczkę, światełko, tu teksturka, patrzcie, jaka fajna rzecz. Ale to przecież tak jak. To jest tak jak w Donkey Kong Country, bośmy wiedzieli, że to jest renderowana grafika. Tylko nie wiedzieliśmy, że stworzenie takiej, wtedy wtedy to grafika renderowała się na stacjach roboczych Silicon Graphics za gigantyczne pieniądze. Mm -hmm. To wszyscy o wiedzieli, że o, chcesz mieć rendery, to na Silicon Graphics. I nawet jeszcze były rozmowy o, o z Epiciem na ten temat, na temat kupna takich komputerów dla nas. To gdzieś tam ten temat krąży, bo oni też jakby mieli taką przeświadczenie, że jak chcemy robić taką grafę, to ona musi być robiona na tego typu komputerach. A tu przecież jak ale ja tu mam pod dosem, jest taki program 3D Studio i ja tam umiem coś tam w nim wyrzeźbić i wyrenderować. I to no no przecież to jest to. To potem tylko tam dograliśmy techniczne detale, jak on to ma przygotowywać, jak to trzeba renderować, tam różne detale, żebyśmy mieli gotowe sprajty, mhm. które były no już normalnie 2D. I no to, no to przecież, no to kurczę, to możemy zrobić taką grę jak do Kiko Country. Już mamy wszystko, co jest potrzebne, tylko musimy ją wymyślić. No to tam Janusz tam wymyślał, że to ma być jakiś, nie wiem, Meksykanin e, e, w sombrero, który będzie skakał i zbierał. Taka Taki typowa. A może pirat nie miał być? A może pirat, właśnie, o, no, może pirat, coś w tym stylu. E, jakaś tam gra, no, to, na tym polegał design. To znaczy, że myślałem, zrobimy grę o czymś, a dokładnie to się wymyśli. To było to, chcieliśmy zrobić Elektrobadę 2 i znowu on też miał prenderowaną grafikę bardzo fajną. Rafał nam zrobił trochę takich. No już bardzo to, to jakościowo, to był skok gigantyczny. No nagle... W takim razie, jeżeli był skok gigantyczny, to, to dalej był Czopek? Nie, nie. Był taki, miał taką, e, taki hełm jak ten e, jak Harvey Keitel w Saturnie 3. Jeśli Ci to coś mówi. Zupełnie nie. Natomiast no. naszym widzom w takim razie tylko doprecyzuję, że podobno żeście nazywali rzeczywiście protagonistę Czopkiem, tak. ze względu na jego no, bardzo charakterystyczne nakrycie głowy, które miało zamaskować fakt, że no, były problemy z rozrysowaniem twarzy. twarzy dokładnie. I, no i po, potem trochę był podobny do, wiadomo, Robocopa, to też jakieś takie nawiązania tamtych czasów. Nie, nie ale ten elektrobad już był takim, takim robo, jakby robotem, miał taki, taki lśniący, podłużny, trochę tak jak, jak głowa aliena o no, taki kształt. No, było to bardzo, bardzo fancy, i już ta grafika była dużo lepsza jakościowo, no bo siedział człowiek, robił w 3D i teksturował, potem robiliśmy z tego piękne sprite. I już te, silnik był do tego dostosowany. Tam, te wszystkie rzeczy, które się pojawiły w Firefajcie, bo on był robiony taką samą zresztą techniką. E, no to mieliśmy te plany, no ale właśnie wybraliśmy z tych wszystkich rzeczy. Aha, poczuliśmy, że te, te gry są trochę takie bardziej e, fajne. To mhm. na nich będzie fajnie negocjować, a teraz zrobimy taką troszkę mniej fajną grę, czyli ten excessive speed. E, to na starych warunkach, bo to taki, taka, taki był chytry plan e, negocjacyjny. Stąd dlatego wybraliśmy ten, a dlatego te gry nie powstały, bo po prostu y, jeszcze powstawał wtedy Fred, y, Fred czyli tak. port y, y, Freda z Atari, y, o czym też zapomniałem i, i y, tego Freda robił właśnie ten programista, który robił ze mną tego pierwszego klona Boulder Dash'a. No bo właśnie to było tak, czekaj, przecież jest tam Andrzej. Andrzej już trochę o grach wie, bo coś tam robił, a jest mega łebskim gościem, więc dajmy mu Freda. I on zaczął robić tego Freda. My też dostarczyliśmy mu silnik, i on zaczął go robić, i ten Fred jakoś też nie wiem, dlaczego umarł, mówiąc szczerze. To też inna sprawa, że to nie był dobry pomysł i to nie byłby dobry port, ale, ale jakoś umarł. I, no i, i, I ten Excessive Speed też umarł y, y, przez te komplikacje z podejściem i przez to, że myśmy stracili tak naprawdę no, serce do tego projektu. No, może gry umierały, ale się rodziły różne znajomości branżowe. Piję do tego, że jednym z no, takich bardzo dobrych skutków waszej przyjaźni z Epikiem był dość duży, z tego co słyszałem, event w Hotelu Forum Krakowskim, który no, jeszcze wtedy nie był takim smutnym reliktem, na którym się wiesza kontrowersyjne billboardy. <grych> no. Oj, tak. Działały w nim windy i były restauracje. Tak, tak. Był taki event, bo. Bo Epic tam się pytał, "Ej, ziomki, co tam robicie teraz? No, a my tu, no, no, gierki robimy i tu robimy taki excessive speed. E, a tak? No, tak, bo to, to był taki, hmm, taki huh, eh, obiecujący tytuł sam sobie, pokażcie, co to jest. No to wysłaliśmy tam. O, no, tak myśleliśmy, że to taka przechwałka, ale jak w sumie, te, bo tam trochę jeżdżenia było na początku, uh -huh. nie? O, jak to jeżdżenie jest, to tak, rzeczywiście ten tytuł jest nawet adekwatny. To, to ja może wpadnę do was, tak Mark Green tak, e, na pewno, jesteś pewien, że chcesz tu do Polski przyjechać? Ja mówię tylko on tak przydałby się jakiś ten przewodnik, <grym>, pies przewodnik tam. Ja mówię no dobra, to ponieważ ja mam kumpla, kumpla w Stanach, którego zresztą chyba Mark Ray znał. On nam pośredniczył tam w różnych tych epickich mm -hmm. sprawach. To, to Marek powiedział, że on przyjedzie z tobą, bo on, on akurat, on rodzinę w Krakowie, więc no to dobra. No to sobie to się tam dogadajcie. To, to Marcin, dobra, ja mu kupi bilet, spoko, niech leci tylko ze mną, żeby, żebym jakoś tam nie czuł się samotnie w tej Polsce. No i dobra, i przyleciał do tej Polski. No to myśmy mu pokazali właśnie excessive speed, już taki, hands on, jak to się mówi, żeby sobie popatrzył, powiedzieliśmy jakie tam mamy plany, co się dzieje i itd. On mówi, no, a, no tak, a w ogóle co się dzieje tutaj w Polsce, w branży, no, czy jest to jakaś tam prasa, dziennikarze i tak dalej. Mówię, no wiesz, no są, ale problem jest taki, że my jesteśmy z Krakowa, a cała prasa jest w Warszawie. I wiadomo, Kraków, Warszawa, to jeszcze dochodzą jakieś takie różne animozje, to my się tak nie za bardzo z nimi znamy. I, i no, nie mamy zbyt dobrych kontaktów. To zróbmy coś, zróbmy event, zaproście ich tu wszystkich i tak dalej. to tak, e, co? Słuchajcie, spokojnie, ja wynajmuję salę. W... Jaki tu jest najlepszy hotel? Nie? No wiadomo, forum. Ja wynajmuję tam salę konferencyjną z jakiegoś tamtego, jakiś zrobimy poczęstunek, e, w, ich zaproście, e, po, pokażecie grę, oni będą też ze mną, no wiadomo jaka jest jak atrakcja, pogadają ze mną i spoko. No i tam udało nam się ściągnąć, nie za dużo, bo tam krycili nosem oczywiście. Na co? E, no na, na, na ten przyjazd. Na nie przyjeżdża, dlaczego mieliby nie przyjechać? Nie będę się wypowiadał na temat e, e, prasy i dziennikarstwa branżowego Dlaczego? To bardzo bo dobry mam, temat. Bo, 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 bo to jakaś generalnie miałem, mam to, traumatyczne przeżycia z dawnych czasów. Dlatego, że Rea dostał niższą ocenę niż Zagadki Lwaleona za grafikę? Nie, nie. W ogóle jakoś tak wydawało mi się, że, że, że... Znaczy, ja rozumiem, to prasa miała swoje zadania, ale myśmy mieli inne oczekiwania. I mieliśmy sporo jakbyś pretensji do nich, że, że na przykład mało poświęcają nam czasu polskim grom, no nie, czy w ogóle polskim twórcom. Jakiś taki tam żal. Nie, nie zdezaktualizowało się do końca, myślę. No, no to sam widzisz. No. Ale dobra, nie, yy, nie no prasa, tylko w tym momencie hotel Forum i. No i zaprosiliśmy, do. to przyjechało tam paru ludzi i kto tego. No i spoko. I, i Marko nie zrobił show jak zwykle, no bo on jest mega, mega showmanem też, no. Opowiadał historię jeszcze z czasów 3D Real, on był, tam, tam zaczynał, jak tam z tym różnymi ludźmi, różne gry tam kombinowali. No, miał tysiące powieści, wziął naszą grę, zachwalał ją jak super, jak ekstra, jest takie, to jest bardzo obiecująca i w ogóle jak jacy my jesteśmy, mega super i tak dalej. I to było, no, my tak nie umieliśmy, to oczywiste, on miał mnóstwo wprawy w tym i było fajne wydarzenie. Rzeczywiście zapłacił za to wszystko, zrobił nam, nam uprzejmość. E, jakieś tam potem się pojawiły właśnie artykuły i wywiady dzięki temu. E, no i taka była zabawa dla niego, to było taka, no wiadomo, jakiś dziki kraj trochę. I, 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 i no, my to miło wspominamy, nie wiem jak on. Próbowałem jakby po latach kiedyś wyciągnąć go na zwierzenia w ogóle, jak on ten wywiad, wywiad ten, ten wyjazd wspomina, ale teraz mam mało kontaktu. Wiadomo, no to już nie, te, nie, nie ta klasa. E, e, nie, nie obracamy się w tych samych sferach. Aczkolwiek, aczkolwiek spotkałem go rok temu na GDC i sobie tam chwilę pogadaliśmy, no, ale nie było czasu, właśnie tak usiąść i porozmawiać o tych starych czasach. E, jeszcze zostańmy w tych starych czasach, ponieważ zastanawiam mnie Ty wspomniałeś w momencie, kiedy Electronic Arts zrobiło ten Bachelor. Specjalny tak. odcinek, w którym chciało sobie wybrać gry, że poleciłeś LK Avalon, no bo się tutaj znaliście, faktycznie to jest jedno zagłębie. Natomiast w parokrotnie wspomniałeś, to nie jest kwestia tylko tej rozmowy, że też no, Galicja, może szerzej spójrzmy, była wyalienowana względem Warszawy wówczas. No, po prostu, hmm? to były dwa różne ośrodki, Z no, prasa w Warszawie, studia niektóre w Warszawie, część tutaj. Zastanawiam się, na ile jako dev byliście w tamtych czasach zintegrowani? No w ogóle nie byliśmy właśnie. Na te porę cały problem, że y, nie było za dużo okazji do poznawania się Twórców gier, bo firmy dystrybucyjne, no to wiadomo, że się tam spotykały, nie wiem, na Gambleriadzie i nie wiem, co tam jeszcze było, już nie pamiętam w tej chwili. Yy, przynajmniej były te targi, no to, no to kto tam jeździł, to tam jeździł. No ale, ale, ale tam jeździli ludzie głównie od, od sprzedaży gier, od dystrybucji. Natomiast twórcy siedzieli w jakichś tam biurach albo przeważnie mieszkaniach i sobie te gry klepali. i nie mieli okazji spotykać innych twórców, bo nie było konferencji branżowych. Mało komu się chciało na te, na te targi pojechać, no bo tam z kolei dla twórców to nie było nic ciekawego. No nie wiadomo, jak była okazja, to się jechało. Ja to na tam gamle jeździłem, no to, to wiadomo, oglądało się te zachodnie gry te różne tam rzeczy, których normalnie nie było w sklepach. Ale, ale no, naprawdę ciężko było kogoś spotkać yy, z branży i poza ludźmi z Rzeszowa generalnie, bo tam więcej nas było, to, to ja nie znałem nikogo. Nie wiem czy znałem jakichś twórców. Gdzieś tam się czytało o wywiady. No dobra, znałem Adriana Chmielarza, bo nawet robiłem coś razem z Adrianem. Mamy ten wspólny epizod, uh -huh. ale to właściwie... A Mirka Dymka na przykład? No nie. No jak nie? Przecież on tutaj w Polsce no, z własnych opowieści, więc ja mogę przekłamywać nie, to bo jak, jak Ja się. Gdy ja się wyniosłem definitywnie z Krakowa, czyli w 1996 roku, to ja straciłem kontakt z Krakowem zupełnie. To znaczy, no bo moim jedynym, jedynym połączeniem z Krakowem był, był moi byli koledzy, na to, a, a jeśli tam się coś się zaczęło dziać, no tam zaczęło się dziać, się u rzeczy tam się pojawiły. Pojawiły jakieś gry. To nie, ja tych ludzi nie znałem. Ja. Yy... No naprawdę, serio, kurczę, to tak, tak to wyglądało. My, to były takie enklawy. No wiadomo, Warszawka się znała, gdzieś tam może ludzie w Krakowie, w jakimś środku się znali, ale my w Rzeszowie, to poza Rzeszowem, to nie znaliśmy nikogo. Znaliśmy ludzi, którzy z Rzeszowa gdzieś tam wybyli. No Ktoś pojechał na przykład do Topueru, no nie do Bielska uh -huh. pracować, no to jakieś tam sygnały dochodziły. No ale to były bardzo bardzo luźne kontakty. Nam bardziej było, łatwiej było właśnie znaleźć kontakt z kimś ze granicy niż tak poznać ludzi w, w Polsce. To dość długo trwało, wbrew pozorom, no do czasu pierwszych konferencji branżowych. No pierwsza konferencja to pewnie były jakieś, albo tam WG, już nie mówię jakieś takie ZTG, to, mhm. ale WGK, to, to, to była, potem się pojawiły Dragonsy. No. Nie byłem na pierwszych dragonsach, ale na drugich byłem, bo były za darmo. Nie, pierwsze też były za darmo. No ale wtedy w ogóle. To, to jakiś dragonsa, ale drugi byłem, na wypasie były w ogóle. I. i, i yy, a chyba na drugi już byłem zaproszony, to dlatego byłem. A pierwsze to tak, ee. Znaczy, znaczy o, jak zaczęli zapraszać na konferencję, to się zaczęły na nich bywać, a <laughs> potem to już mi zostało. <laughs> Teraz dbam, żeby mnie zaprosili na każde. wiesz co chodzi. Faktem jest, że brylujesz na. No, chociaż no, oczywiście w tym pandemicznym roku trochę smutniej było, jeżeli chodzi o te konferencje i wydarzenia branżowe. Aczkolwiek, żebyśmy nie zgubili wątku, bo faktycznie jest rok 96. Przeprowadzka do Rzeszowa. LK Avalon. Zresztą jest w tym jakiś kichot historii, że polecałeś ich grę AD2044 Electronic Guards i zacząłeś pracować właśnie przy niej. Tak. Ona już była na, w jakiejś tam finalnej fazie bardzo kończeniowej. to ja tam nie na wiele się narobiłem przy niej. Coś tam przygrzebałem przy inczej, jakieś poprawiałem rzeczy, ale to były jakieś drobiazgi. Nie miałem wpływu dużego na tą grę. No ale albo wiadomo, że idea była taka, że ja na początku chciałem jakoś swoją grę zrobić. Jakiś tam miałem koncept nawet, ale potem wyszło. A, dobra, ale tu jest team, który kończy Anna Domini, i to jest fajny team. I fajnie by było, żebyś ty dołączył do nich i ich zasilił. I razem, żebyście zrobili jakiś kolejny tytuł. No to powiedziałem, okej. Okay. No w sumie nawet fajnie, bo zdejmuje ze mnie ciężar, bo to zrobienie własnej gry to nie jest łatwa rzecz. Jest nas więcej i będziemy coś tam wymyślać. I tak, no i dlatego jakby zaapałem się na końcówkę na domini, a potem już zaczęliśmy, zaczęliśmy funkcjonować jako ten team. I wydaliście gry, no zresztą pionierskie, bo jeden z pierwszych polskich gier wydanych na, na DVD. Realizm, ale o czym też mało sobie osób zdaje, pionierskie, również z tego względu, że byliście chyba pierwszym studiem w Polsce, które się musiało tłumaczyć urzędowi skarbowemu. Dlaczego kupuje tkaniny do gry tak. Wideo? No tak, ponieważ myśmy mieli myśmy mieli grę z aktorami żywymi na green screenie, rejestrowanych i na blue screenie, i trzeba było po pierwsze im poszyć kostiumy. Nie jest zbyt tam. Wydumane, no, ale jednak, ale wiadomo, że jak kostium to trzeba kupić materiał i guziki i coś tam jeszcze, żeby zrobić ten greenscreen. Wtedy musieliśmy kupić, właśnie na Blue robiliśmy pierwszą grę, to musieliśmy kupić niebieski materiał nadzwyczajny, żeby go rozwiesić, wiesz? Mm -hmm. takie tło. Bo potem już robiliśmy to bardziej pro w kolejnym produkcie, ale tutaj kupiliśmy, no to idzie się do sklepu i kupuje tam ileś metrów tkaniny niebieskiej i tak dalej, a projekt i firma jest firmą. Komputerową zasadniczo, softwareową, więc wiadomo, przychodzi kontrola i pyta, a po co Wam guziki? A po co Wam tkanina? No i trzeba było nie tłumaczyć, no, bo, bo jak nie, to, to wiadomo, wypad z kosztów uzyskania i tak dalej, bo ktoś do domu sobie kupił. No nie, musimy, musimy wytłumaczyć pani, że nie, że szyjemy kostiumy, że tego, że nagrywamy i tam. Okej, okay, zostało to zaakceptowane, więc tego typu czasy. Nie wiem, jak jest teraz, dawno nie miałem, i oby tak pozostało, żadnej kontroli skarbowej. A powiedz mi, jak z perspektywy czasu oceniasz materiał aktorski, jaki nagraliście wtedy? No średnio, że tak powiem, no bo to jest tak, byśmy to jakieś ludzie złapanki byli generalnie, no bo znowu, to jest trochę taki problem. Chcemy coś zrobić i, i mamy bardzo mały budżet, bo z kolei te projekty miały budżety także około 150 tysięcy dolarów, więc nie były to jakieś mega duże pieniądze. I chcemy coś zrobić, i ten budżet, nazwijmy na tą część filmową, aktorską, no, mm. się rzeczy, był jakimś ułamkiem tego. A to gdzie ich szukaliście? Nie wiem, w szkole aktorskiej? Szukaliśmy. Część to byli. No, w Rzeszowie mieliśmy teatr. Mhm. Znaczy mamy ciągle, bo ciągle jest. Ale no, to wiadomo, że tak. No, nie, nie, nie weźmiemy całej obsady z teatru, bo nas na to nie stać. To tam wzięliśmy. Poza tym dotarcie do tych ludzi, no to nie jest tak, to się łatwo mówi teraz, teraz to jest wszystko kwestia telefonu i czegoś, ale kiedyś to były takie czasy trochę, że ktoś musi kogoś znać, musi powiedzieć, ej stary, bo to jest gra komputerowa, to no nie no, w grze to ja nie będę, bo to nie wiadomo co to jest, nie, wiadomo jak. Gdy bierze zagrał na przykład no. wcześniej, przy szlakiem No właśnie, trochę, trochę tak było, trochę trzeba było przekonywać, no i tutaj, no to wzięliśmy sobie kogoś. Tu jednego tyłu, aktor był chętny, bo on nie, już nie w takich rzeczach grał, więc nie miał zahamowań, kogoś tam wzięli, potrzebowaliśmy jakąś młodą dziewczynę. Nie było takiej aktorki, no to znaleźliśmy chętną dziewczynę, żeby coś to zagrała. No, amatorka to była generalnie. Ważne, żeby wyglądali jak ludzie i coś tam się poruszali. Nie mieliśmy tu specjalnie wygórowanych wymagań. Aktorski, że tam nie było tego Astresła zbyt dużo. Nie wiem, czego się wszyscy spodziewali tak z drugiej strony. 25 minut katsen. No. no to dobra, więc na początku wzięliśmy ludzi, złapaliśmy, ubraliśmy. To, to już była logistyka po naszej stronie dużej. Zresztą w klubie studenckim plus, tym samym, w którym kiedyś zaczynałem robić swoje, swoje pierwsze programy komputerowe, to tam wynajęliśmy pomieszczenie, bo oni mieli trochę oświetlenia nie było problemem przecież. Yy, i, I tam podagrywaliśmy te sekwencje. Dla nas to było przede wszystkim kompletna, wiesz nieznane terytorium. Mm -hmm. Musieliśmy się nauczyć tego, jak to robić, jak to obrobić, jak to sprawić, żeby to przypasować i tak dalej. Ta, ta pierwsza gra to był taki spory eksperyment, ale akurat, że ja odpowiedziałam za, za tą część filmową, yy, przy strony technicznej, no to ja się sporo nauczyłem. Stąd, gdy, gdy robiliśmy już schizma w założyliśmy, że to będziemy robić lepiej, to tam ten poziom był naprawdę jakościowo bardzo wysoki. Bo potem ja ten materiał pokazywałem ludziom z postprodukcji, którzy zawodowo już tym zajmują sprzętem za, wiesz, miliony dolarów i hmm. pokazywali mi że rezultat i mówili, że o kurczę, to bardzo dobrze zrobione. Jak to zrobiliśmy? No tam na strychu, nie? No dobra, nauczyliście się rzeczywiście, mieliście już jakieś doświadczenia, jeżeli chodzi o produkcję tego typu gier. Dlaczego w takim razie schizm powstał od trzy lata? Bo buwa was szczegółowo. To jest też no, dobra no, odpowiedź, ale. Nie, nie, dlatego, że to jest. Yy, yy, znaczy, sam proces kierowania tej grafiki 3D, no to też jest dość żmudny proces. Znaczy, tworzenie tej, tego wirtualnego świata to jest kolera roboty. Siedzieli ludzie, nie tego trzeba go wymyśleć, a trzeba go zrealizować. Trzeba to wszystko wyrzeźbić, poteksturować, oświetlić, ale potem. Ze względu na naturę tej gry, trzeba wyrenderować 330 tysięcy klatek animacji. I założenie było takie: myśmy mieli takie sobie założyliśmy twardy limit, że jedna klatka nie może się renderować dłużej niż 10 minut. Ale jak weźmiesz kalkulator 330 tysięcy razy 10 minut, to wyjdzie ci naprawdę długi czas. Sam ten proces renderowania długo trwa. To nie jest tak, że. Myśmy w tym czasie siedzieli. Oczywiście to jest tak, że komputery renderowe. Myśmy nie mieli. Render, wiecie, teraz są render farmy. Mm -hmm. Czyli całe hale komputerów, które nic innego nie robią, tylko renderowe. Myśmy nie mieli render farmy. To jest tak, że grafik siadał, robił grafikę, robił, 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 a potem jak kończył jakby dzień pracy, ustawiał rendering. I przez całą noc ten komputer renderował. I ten, ten komputer przez noc wyrenderował, nie wiem, 100 klatek, 200, 500, w zależności jak były złożone. Po czym wracał do pracy i. Znowu ten cykl się powtarzał, więc, więc to renderowanie sporo trwało i to renderowanie my się pewnie jakby policzyć to z rok trwało albo i dłużej. Prostu ta praca była żmudna. Myśmy mieli potem potem mieliśmy render farmę, która liczyła jeden komputer i to był specjalnie kupiony komputer, jakiś Pentium Pro miało 128 megabajtów pamięci, co było wtedy mega dużo. Znaczy musieliśmy zamówić taki specjalny komputer z taką ilością pamięci, bo nikt wtedy byśmy mieli po 16, nie wiem, może 32 megabajty, mm -hmm. to pamiętajcie, tak, tak. to megabajty, on miał 128 megabajtów. To była mega potężna maszyna, mocny procesor i on, on rzeczywiście, gdy go kupiliśmy, to on siedział i renderował 24 godziny na dole. A drogi był? Drogi był, naprawdę to była najdroższa maszyna w całym naszym naszym zestawie. Nikt z nas nie miał tak dobrego komputera jak był ten. No, ale on, on po to był kupiony, chodził cały czas, renderował, renderował. Oczywiście tam były poprawki, potem wyszło, że coś potem renderingu jest nie tak, po skompresowaniu tego wszystkiego, no to się robiło kolejne przebiegi i tak to trwało. Plus trochę to jest taki typ gry, że ją ciężko było zaplanować. Wiadomo było, że robiło się to wszystko, renderowało, potem ten gameplay jakoś tam kodowało, bo to była cała gra oparta na renderowanych animacjach. Więc jeśli był jakiś problem, coś nie działało tak, no to to wracało. Siedział grafik, poprawiał animację, renderowaliśmy te animacje, wrzucaliśmy. Ten cały proces był bardzo, bardzo czasochłonny. I dlatego to zajęło 3 lata. No, to tak bym zapytał, czemu Wiedźmina robili 5. Do Wiedźmina jeszcze dojdziemy, aczkolwiek. A cyberpunk ile robili? Rob... Zdania są podzielone, to znaczy kiedy ogłosili, kiedy robili, kiedy zresetowali, kiedy wrócili, <noise> kiedy robili demo prasowe. No ale dobra, Maciek, pytam też o to dlatego, że i dopytuję o cenę tego komputera, bo ty się przyznałeś kiedyś, że wyście przy schizmie źle oszacowali budżet i dołożyliście też troszkę z pieniędzy prywatnych. Tak, no to prawda, ponieważ jakby umówiliśmy się, że ta gra jak zrobimy w jakimś takim budżecie właśnie 150 tysięcy dolarów, przeliczone na złotówki, No, i gdzieś tak powiedzmy w 3 czwartych, może trochę później, ten, te pieniądze się skończyły. I my, jako artyści związani z dziełem, stwierdziliśmy, że kurczę, musimy tę grę dokończyć. Formalnie to pewnie moglibyśmy ją porzucić, ale to jest tak, no. Ponad dwa lata już ją robiliśmy. To tak, po pierwsze, szkoda tych dwóch lat. Po drugie, liczyliśmy, że ona będzie fajna, bo się tak jakby zapowiadała, i stwierdziliśmy, no dobra. Dogadajmy się z producentem, żeby jeszcze trochę dołożył, no ale wiadomo było, że nie może dołożyć tyle, ile trzeba by było dołożyć, w sensie jakby wziąć te koszty i, i, i proporcjonalnie dołożyć tyle te. No to zgodziliśmy się, że my proporcjonalnie jakby dołożymy, w sensie, że... No, w większość wypadków oznaczało to, że nie będziemy zarabiać. Dołożymy tym, że nie, nie, nie weźmiemy pensji. Pracowaliśmy na jakąś tam minimalną pensję, w sensie, no, żeby mieć opłacone jakieś składki, ale to w ogóle nie wystarczało na życie. To było, mm. to było tak, wiele... ży, Żyliście z oszczędności wtedy? No, kto miał, to żył. Ja nie miałem właśnie, na tym polegał cały problem. Tak, żyliśmy z oszczędności, po prostu. I po to, żeby doprowadzić ten produkt do końca, bo bardzo w niego wierzyliśmy, że to jest, to jest naprawdę dobra gra. I to, i to była naprawdę dobra gra. To już tak zaspoiluję. No, czy nie, nie, ty w, ogóle w paru miejscach czytałem, że to jest chyba gra twoja, którą ty najcieplej wspominasz. Tak, bo to był taki artystycznie, osiągnęliśmy wszystko prawie, co chcieliśmy. Ona była zrobiona na bardzo dobrym poziomie, szczególnie w stosunku do budżetu, jaki mieliśmy, no bo widzieliśmy, jakie były produkowane podobne gry na, za granicą, ale one tam miesięczny budżet to był taki jak nasz trzyletni mniej więcej. Więc jakościowo ona była bardzo dobrze zrobiona, była bardzo dobrze wykończona. Tam większość rzeczy działało tak jak tego, ona była praktycznie bezbłędna. Wiesz, to był taki naprawdę dobry produkt, i w tę niszę, w którą celował, on dobrze trafił, bo ta gra się dobrze sprzedała po prostu. I więc to, był, to była dobra decyzja, żeby tę grę dokończyć. Ona nie była dobra z punktu widzenia takiego normalnego życia i, i przeżycia. O, bo to. No, ja się zadłużyłem, i zawsze tę historię opowiadam, że ja się zadłużyłem, i to, to jest taka lekcja, którą brałem, żebym nie robił gry za swoje pieniądze. Gdy ich nie ma szczególnie, bo może jak miał dużo, to mogę je robić, ale w sytuacji, gdy się nie ma pieniędzy i robi się grę za swoje pieniądze, to istnieje bardzo duża szansa, że mm, źle na tym wyjdziemy. No ja źle na tym wyszedłem. Bo to, że gra dobrze się sprzedała, to te pieniądze przyszły, ale już było trochę za późno, a już musiałem tam sprzedać mieszkanie, popłacić długi i tak dalej. No właśnie, dlaczego skoro ona się sprzedała, to LKW się zaczął wycofywać z tworzenia gier? To było bardzo ryzykowne przedsięwzięcie, koniec końców. To jest tak, że yy, oni też sporo zainwestowali, oni też sporo ryzykowali. I to, że to okazało się sukcesem, to by trzeba też znowu z nimi pogadać. Ale, ale wydaje mi się, że powiedzieli, kurczę, za bardzo... Pikawa, wiesz, tam wali. Mhm. I, i to, 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 oni też prawdopodobnie balansowali na granicy tego, że nierozsądnie jest to robić za swoje pieniądze. I to my nie chcemy robić już gier, bo, to, bo można robić jakiś biznes. Zresztą to firmy z po dziś robią biznes z znacznie mniejszym ryzykiem. I, I nam to bardziej odpowiada. I to jest jakby normalna decyzja. Rzeczywiście. Pewnie można byłoby to rozwinąć, gdyby pójść bardziej w biznes development, znaleźć wydawców, wyciągnąć z nich grube pieniądze, no ale jakby nikt, nikt w tym kierunku nie czuł się kompetentny, żeby to zrobić, żeby to zrobić tak naprawdę, jak to się powinno zrobić. No i oni postanowili, no to nie, to my, ja, ja to rozumiem, to jakby trochę ja teraz też tak działam, że nie staram się zrobić jakichś mega zajebistych rzeczy i pokazać światu, bo właściwie dlaczego? Można robić lżej i fajniej i się mniej stresować. No i postanowili nie robić więcej gier i no, taka decyzja, pozostała nam ją. Uszam się do wiadomości, no bo co. Dobra, i teraz nauczeni tym doświadczeniem świeżym już jako detalion, wchodzicie w komitywę z Lemon Interactive. I teraz nie chcę, żebyś mi opowiadał po raz dziesiąty historię, bo już słyszałem, jak to Nina chroniki agenta była raz, że grą kioskową, dwa, że sprzedawaną tam po 10 zł, miała was jakby. No właśnie, tę poduszkę finansową wam jakąś zapewnić. I jak na nakłady, sił i środków, jakie przeznaczyliście na produkcję? No Było ok, nikt nie oczekuje od gry kioskowej że zresztą magnum opus, zupełnie o to mi chodzi, ale natrafiłem w kilku miejscach na ślady no, potencjalnego konfliktu, to znaczy w książce Marcina Kosmana, nie tylko Wiedźmin, e, czytamy Liczyła się wizja Lemona, czyli przypomnę naszym widzom, że Lemon Interactive to później City Interactive, dziś CI Games Tyle, że ta ewoluowała w trakcie prowadzenia projektu, co sprawiało, że projekt trzeba było modyfikować. I ty mu później mówisz, no recenzując ten projekt, że o jego y, tam przyjęciu y, zadecydował brak sensownej wizji, mały budżet, narzucanie współpracy z człowiekiem z zewnątrz, a jeszcze później mówisz, że nad tym wszystkim, nad tą skomplikowaną produkcją jest jakiś prezes, który dorzuca swoje koncepcje oraz aprobuje całość. Y, czy tym prezesem, który zresztą jest no, dość znany z zaangażowania się we własne projekty tak bardzo inwazyjnie był Marek Tymiński? Oczywiście, że tak. No, Marek ma taki zwyczaj, nie wiem czy się go wyzbył, dawno nie słyszałem co się tam dzieje, no, ale jeszcze do niedawna go miał i, no, i angażował się. Teraz To był nasz jakby klient, on no, nie? On powiedział zróbcie mi grę, I taką to ta, taką, no to klient nasz pan czy się nam to podobało, czy nie, akceptowaliśmy te wszystkie pomysły, takie czy śmakie. I nam zależało, że myśmy mieli swój plan chytry. To po pierwsze, to, to był projekt, który miał nam zapewnić rozwój i, i tak się stało, a po drugie, myśmy już wtedy jakby toczyli rozmowę na temat produkcji kolejnych gier już z kanadyjskim wydawcą. Dreamcatcherem. Za, tak, za normalne pieniądze, na naszych zasadach. No to w takiej sytuacji właściwie... Nam zależało, żeby, żeby, wszyscy byli zadowoleni, bo, bo mieliśmy lepszą perspektywę. I, i, i tutaj, tutaj, nie udało się z tej gry nic wyciągnąć. Po pierwsze, myśmy mieli słabe doświadczenie w robieniu strzelanek, to tak robiliśmy ona czuja, a plus dochodzą do te, te wszystkie komplikacje do tego, to się nałożyło, że to jest taka, no taka sobie gra, no jej. Ja wiem, że fajnie ją mówić, że to najgorsza, jedna z najgorszych polskich gier, ale no, ja tam bym pewnie znalazł trochę gorszych. Basement Crawl. I nie była taka strasznie zła, ona była bez sensu jako, jako, mm -hmm. jako gra, to znaczy ta bohaterka, ten, ten pomysł na to, to było wszystko nam narzucone i myśmy nawet nie próbowali tego zmieniać, bo to... Walk, to nie, walka była warta tego, tego wszystkiego. Myśmy chcieli się wywiązać po prostu z kontraktu. To trochę taki yy, Call of Juarez kartel, tylko na mniejszą skalę. No wiesz. Yy, do kartela jeszcze wróciłem. Jestem bardzo ciekaw, co przy nim robiłeś, ale. Yy, powiedz mi, bo mieliście ten chytry plan, negocjowaliście z Dreamcatcherem już wówczas. Czy trudno im było wytłumaczyć, że yy, wcześniej Marku zawiadywał LK Avalon, a teraz się pojawia jakiś detalion? Z nim no tak, końc. tak, tak. Właśnie to było, to chyba był największy, największy problem. No bo oni do tej pory rozmawiali z Avalonem i Avalon tę gremium sprzedał. I owszem, tam był jakiś team, ale no jakby nie mieli z nim bezpośredniego kontaktu, bo nie było zresztą takiej potrzeby. I gdy my zgłosiliśmy się, że to my jesteśmy tym teamem, który tę grę zrobił, to trochę tam im zajęło jakby zrozumienie tego. E, tu się zawsze wkrada takie, czy to nie chcą nas, jacyś Rosjanie, naciągnąć na kasę i uciec na Syberię i tak dalej. No, no wiadomo, trochę, trochę jednak, no teraz się trochę poprawiło, ale trochę czasu minęło jeszcze od tego. E, to, ta percepcja Polski była jednak trochę inna, no, do tego stopnia, że no, dobra, Prezes streamcatchera po prostu pewnego dnia przyleciał do Polski, do Warszawy. Spotkaliśmy się, przyleciał na pół dnia, po to, żeby zobaczyć, czy my istniejemy. Czy to nie jest jakiś <laughs> ziomek, który mówi, ej, tam dajcie hajs i będzie dobrze, tylko że to są jacyś, jacyś ludzie. I czwórka nas pojechała chyba wtedy na to spotkanie. Spotkaliśmy się tu w Warszawie. E, pogadaliśmy, powiedzieliśmy o jakiejś planki, my jesteśmy. Po raz kolejny, jakby, n teraz powtarzaliśmy to samo, żeby to się utrwaliło. E, no ale się udało. To już jakby. Zrozumiał i już dalej, dalej, dalej szło gładko. Dobra, Marek Tymiński wam dał, zapłacił dość pieniędzy, żebyście sobie kupili sprzęt, żebyście zatrudnili dodatkowe osoby. Dreamcatcher rzeczywiście był zainteresowany wydaniem gry. Natomiast tu jest jeszcze jedna fajna historia, mianowicie w jaki sposób pozyskaliście scenarzystę. Bo to nie jest tak, że wyście do Terego Daulinga napisali maila i zaproponowali mu, zresztą to był. To, znaczy, inaczej, to on do nas napisał no maila. <laughs> Bo on grał w, bodajże w Re, no. tak No dokładnie. I, I miał tam jakiś problem z grą i napisał Davalonu, no, w ogóle nie wiem z jak, jakim cudem yy, się skontaktował i zadał jakieś takie pytania i, i, się, i się zapytał przy okazji, yy, czy znaczy przestawił się kim mm. jest. No, to Wygooglowałem, nie wiem czy był już wtedy Google czy jeszcze jakaś inna Altavista czy co tam, czym nam się szukało wtedy. Yy, no, rzeczywiście jest taki człowiek i tak dalej. I, a ponieważ myśmy wtedy kończyli właśnie schizma, czy byli raczej takim, w takiej fazie, no kończyli to, może to powiedziałem, czy jeszcze rok nam został, nie? W tym sensie kończyli. I zapytałem go, czy nie zechciałby nam pomóc w, w schizmie właśnie głównie z powodu tego, że on jest native. będzie pisał po angielsku, no. więc popisze nam te wszystkie dialogi po angielsku. Będziemy mieć z głowy problem. Po pierwsze, my napisania, a po drugie przetłumaczenia i zadbania, żeby to było jakoś tam rozsądnym językiem, to też było sporym problemem wtedy. I on powiedział, no okej, okay, spoko. Tam dogadaliśmy się, jakieś, nie wiem, 4000 dolarów za to mu zaproponowaliśmy. Powiedział, nie, Luzik. No to ja powiedziałem no wiesz, jest tak, że jakaś historia już w tej grze jest, no bo ją wymyśliliśmy, więc będziesz musiał się dostosować do tego. No nie, no nie ma problemu. I, I dostosował się. Tam napisał te dialogi. Czy to było dobre, czy nie, trochę ten projekt był taki, no pod tym względem nie był zbyt dobry. O, tak jak uważam tę grę za bardzo dobrą i w ogóle no. to uważam, że. Gdybyśmy mieli kogoś, kto się zna na, na scenariuszach gier. Mm -hmm. nie, nie tego scenariusza gier, to to by była lepsza gra. A to jest tak, że ten scenariusz głównie wymyślałem ja. A ja wtedy teraz to ja o scenariuszach gier, to wiem, ho-ho, ale to wiesz, to jest 20 lat różnicy. Wtedy to nie wiedziałem wiele i trochę nie stałem się na tym. To było takie... Ale wiesz, to wtedy w ogóle był ten zatrudniania pisarzy Science Fiction, żeby pisali scenariusze do gier, i to nigdy nie wychodziło fajnie. Oczywiście, że nie, bo ja o tym doskonale wiedziałem, bo ja już miałem E, e, próbowałem to robić nie wiem, czy później, czy wcześniej. Aha, no właśnie, bo pierwsze Nina e, to był Konrad Lewandowski. Uh -huh. e, e, potem próbowałem jeszcze z... O, kurczę, zapomniałem człowieka. E, e, wieloletni, wysoko postawiony człowiek w Ekmoncie. Odpowiedzialny za głównie za komiksy. Pisarz, też polski, pisarz... E, a Przy jakiej okazji współpracowaliście? Próbowaliśmy Próbowaliśmy dogadać się na robienie gry już w czasie awalonu z nim. Nie, nie, nie zrobiliśmy z Aha. nim, bo właśnie wyszło na tym, że mamy. Znaczy po raz kolejny potwierdza się to, że mamy problem z dogadywaniem się z pisarzem. Z sterem było to samo, tylko że sterem już trochę bardziej chyba znaliśmy problem i próbowaliśmy temu przeciwdziałać, ale to też była orka. Aha. I widać było, że jakby. Dogadaliśmy się co do, co do yy, yy, samej chęci współpracy. Kolory sztandarów, taki, taka powieść. Kurczę, no dobra. Nie zatrzymujmy się. Jestem stary, no przykro mi, przepraszam. Go. Ja to, światło też świeci, może tak. zdolności przepraszam go, że nie że Jak się czasem spotykamy raz na 10 lat, to jeszcze się pamiętamy, więc nie jest tak źle. Ale kurczę, teraz wyleciało. Ale ja już jestem stary, więc mogę nie pamiętać. I też wyszło, że... Wiesz, jak zaczynamy omawiać pewne rzeczy, to od razu widzisz, że to, to nie jest, to nie będzie gra. A ponieważ przeskoczyliśmy na Terego, to yy, biorąc to pod uwagę, gdzieś tam próbowałem już temu przeciwdziałać. Próbowałem Teremu mówić, że to jest inne medium, że trzeba położyć inne naciski i tam średnio nam się to udawało, muszę przyznać. Zresztą nawet potem on stwierdził, że, że to, co przygotował do gry, gdy zobaczył tą grę, to zdał sobie sprawę, że, że trochę źle do tego podchodził. I to jest... To jest gminny problem. Jak, jak ja słyszę gdzieś tam, że ktoś ro, robi adaptację, a to jeszcze jak robi adaptację Świętej Pamięci Lema, to Lem nie będzie e, wkładał swoich to tam palcy, ale e, gdy słyszę, że ktoś właśnie dogaduje się w jakimś nawet popularnym pisarzem na robienie gry, to o, to nawet nie wiecie. Z drugiej strony wiesz, no, Jacek Komuda czy Jacek Piekara wydają się rozumieć medium, no bo się nim też przecież zajmowali y, no, dziennikarsko. No, no, czy macie przybyłek? No właśnie, ale. ale. Jak gadałem z Marcinem przy a tak a propos z Marcinem, też mieliśmy pracować przy Bitkapie, jak już tak jest Naprawdę. ale tu się nie dogadaliśmy, nie dogadaliśmy chyba w kwestiach pieniędzy, znaczy nasz wydawca się nie ogadał, bo ja nie uczestniczyłem w tym, ale były rozmowy, były rozmowy na ten temat, współpracy, aczkolwiek też byłoby ciężko, to znaczy Ponieważ on jakby przedstawiał propozycję, i ja widziałem tam mnóstwo problemów z tym, i tam trzeba byłoby to mocno przerobić, mm. no ale nie dogadaliśmy się tak czy inaczej, no, więc już nie, nie, nie mm. było problemu. Problem zniknął. Ja musiałem zrobić część fabuły. E, w związku z powyższym, e, no to właśnie wiem, wiem, czym to jest. I teraz, teraz rozmawiałem właśnie a propos właśnie, e, rozmawiałem jak tam w tym Game Decku, no nie? E, e, I rozmawiałem z słuchaczem Hacurą, jak sobie z tym tematem poradzili. No bo wiem co tam się szykuje, ale, ale z tego co mi mówił to oni po prostu spodziewali się i szybko ogarnęli temat. Mhm. To jest tak, że formalnie pisarz jest i on w tym uczestniczy, ale tak naprawdę taką game devową robotę wykonują designerzy popularnym. To Trzeba taką banieczką otoczyć. Tak. I, i, I naprawdę to jest bardzo trudne i to jest mhm. trudne no, dla ludzi, którzy się parają opowiadaniem historii. Nawet na ludzi ze świata filmów też jest trudne, chociaż to jest bardzo pokrewne. Oni, oni, oni są już na nauczeni pewnej dyscypliny takiej e, w opowiadaniu tych historii, to nawet oni mają spory problem, bo też miałem pewne podejścia. E, oni na przykład zupełnie się nie radzą z nieliniowością, z tym, że nie mają kontroli nad opowiadaniem historii. To im to im nagle, pff, jak to? Ja nie mogę powiedzieć tego w tym momencie. No, ja mówię, no nie możesz, bo gracz nie jest tutaj, tylko jest gdzie indziej. A no i a to nie wiem, jak to zrobić. No, a ja muszę wiedzieć. To weźmy mi wytłumacz w takim razie, jeżeli mieliście duże problemy z pisarzem, w dodatku, no, był to zespół, który się formował cały czas bardzo dynamicznie. Jakim cudem Schizma żeście robili ponad 3 lata, a Schizma drugiego przez 10 miesięcy. No nie, jego robiliśmy przez 14 chyba. 14. Dla, dlaczego? Bo zmieniliśmy technologię, to była gra-time. 3D. 3D, tak. Tak, jest. dokładnie. Więc już nie było miesięcy renderingu, tylko budowało się tą geometrię, rzucało do silnika i grało, więc to był, to był, to był główny czynnik, który to znakomicie przyspieszył. Nie mieliśmy tych żywych aktorów, ale dla odmiany musieliśmy animować no, modele, co też nie było łatwe, bo tutaj z kolei tu nie mieliśmy doświadczenia i nie było jeszcze mockupu, przynajmniej dostępnego dla nas. Więc tutaj tu przerzuciło się ten ciężar, ale to znacznie szybciej jednak wszystko wszystko trwało. I, yy, I trochę też nauczeni tym wszystkim doświadczeniu, wszystkimi problemami, to jest tak, że no wiesz, jak się uczysz, to zaczynasz przycinać. Jeżeli, jeżeli pisarz mówi, że ja muszę zrobić te, tego tyle, a tyle, to ty mówisz, nie, nie, tyle tylko tu przytnij, tu przytnij, tu skróć to, wywal to za dużo i tak dalej. No po prostu wiesz, że będą z tym problemy. I trzeba było tego zrobić więcej. Tu jeszcze, jeszcze tu pokpiliśmy sprawę, że, że nie przycisnęliśmy tego mocniej, dlatego, dlatego mamy w schizmie dwa taką dziewięciominutową scenę, w której rozmawiają ze sobą. Dwie postacie, taka gigantyczna ekspozycja w środku gry, która opowiada, jakby wyjaśnia mnóstwo rzeczy, która jest niesamowicie nudna. A... Maczku, nawet twórcy Kingdom Hearts 3 się pokusili o coś takiego, trwa jeszcze dłużej. W końcówce, jak się postaci spotykają, muszą sobie wyjaśnić, co się, co robiły, jak się nie widziały, więc jesteście rozgrzeszeni. No, ale, ale oczywiście wiedzieliśmy, że to, że to jest złe, jak, ale już jak zrobiliśmy, jak się tam animator na, nabiedził, który ręcznie musiał te całe 9 minut zanimować tych dwóch postaci. Yy, I to zresztą, jak te tym grało to mówić, co mnie, co mnie podkusiło? W ogóle. Jak ja mogłem skonstruować tę scenę w ten sposób? Jak zobaczył ją dopiero zrobioną. I, i to oczywiście, no teraz to wszystko wiem, teraz jestem mądry, no ale to Mądry po powiem, szkodzie. Po szkodzie no i mądry Australijczyk po szkodzie. Yy, zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie, yy, pomijając już nawet wartości artystyczne, yy, schizmem dwa Camelon i Sentinel Strażnik Grobowca, yy, pomimo tego, że to był taki. No, Śmiało jak na tamte czasy pomysł, żeby formułę mystów, jak wspomniałeś, w pełne 3D przenieść. Dobrze się nie sprzedały. Tak. Dlaczego? Na, na to się nałożyły przynajmniej dwa czynniki. Dwa czynniki, o których wiem, pewnie więcej. Ale po pierwsze, nasza publiczność, czyli publiczność, która gra w gry przygodowe, czy gry mystopodobne, czyli taką specyfikę przygodówek, zupełnie nie oczekiwała tego przejścia w 3D, w real time. Mm z wielu powodów. Po pierwsze, nie mieli komputerów, na których można te gry uruchamiać, bo te gry mysto podobne działały na wszystkim, praktycznie. Szczególnie te, te gry oparte o jakieś slideshowy, no to też w ogóle na wszystkim. Mysto absolutnie na wszystkim. E, I e, to, to, jest, to był pierwszy problem. Oni e, nie mogli tej gry uruchomić bardzo często. Ci bardziej zamasowani, którzy grali w inne gry, to spoko. Natomiast tacy spora część tych graczy grała w przygodówki nie dla Między innymi dlatego, że lubią przygodówki, ale drugie, dlatego, że te gry chodziły na wszystkim. Yy, więc oni nie mieli bodźca, żeby upgrade'ować swój komputer, po to, żeby zagrać naszą grę. Bo po co? Mogli zagrać w inne przygodówki, które wciąż były w tym yy, robione w tym starym, dw dwuwymiarowym schemacie i im to zupełnie pasowało. To był pierwszy problem. Drugi problem to był yy, trochę powiązany z tym, to jest tak, że niektórzy z nich nie umieli w takiego grać. Znaczy, to, co dla nas się wydaje oczywiste, że odpalamy grę w USAD i do przodu, to dla nich było dużym wyzwaniem, bo nigdy nie grali w takie gry. Nigdy nie. No, nas na przykład dziwiło, że ktoś mówi, ja się gubię w, pierwszym, w pierwszej lokacji. Ale mówię, pierwsza lokacja to jest takie H: dwa korytarze i łącznik. Jak się można w tym zgubić? To nie najlepiej świadczy o fanach przygodówek. Ale co ja na to poradzę? No ja tacy byli. No właśnie o to chodzi. To chodzi. Mnie to też dziwiło, ale potem, se, potem sobie mówiłem, no ale to mógł, to mógł powiedzieć człowiek, który zawsze grał w gry 2D, uh -huh. w których nigdy się nie gubił. Bo nie było tam pełnej swobody, przestrzeni. Oni się gubili po prostu w przestrzeni i nie umieli się poruszać w tym. To, to było powiązane z tym też przejściem. I jeszcze dodatkowa rzecz, która się na to nałożyła, to jest niestety yy, no, Wiesz, jest ta fala wzrostu uh -huh. i spadku zainteresowana danymi y, gatunkami. Przygodówki wtedy zaczęły zaliczać ostry spadek. Wciąż żyją w naszych sercach i w Niemczech. Ale no, niestety zapaliśmy się na to, na dołek. to na dołek. Owszem, potem, kilka lat później był, y, który zresztą teraz, teraz zaliczamy kolejny spadek. Y, ale był, rzeczywiście, nagle można było zrobić, no nie wiem, etana kartera i sprzedać milion. No, a z kolei z tym 3D się nawet Urwages Beyond Mist nie udało, więc no. mówię, nie ma co y, absolutnie tutaj y, sobie tego wyrzucać, ale powiedz mi, bo mówisz, że jest w tym momencie spadek zainteresowania gatunkiem, tymczasem y, Detalion wrócił, chociaż no, właściwie to już zupełnie inna firma, tylko Roland pantoła ją, firmuje nazwiskiem, jeżeli się nie mylę, to jest jedna osoba z oryginalnego składu. Tak. I bardzo mnie ciekawi, jak ty patrzysz w ogóle na tego nowego schizma, który co prawda nie nazywa się schizmem, nie będzie trudną przygodówką i mówię, tworzy ma, To jest się Nemezys 3. Journey 3, tak. Tak, Mysterious Journey 3, czy schizmy, czy to... Ale projekt Aleksandra Krupik-Cwalina, skąd ci znana, firmuje, nie wydaje się niesympatyczny. No niestety, nie chcę jakby flekować tego projektu, bo to mój dawny kolega, plus żeby nie wyszło, że hejtuję firmę z branży, mhm. ale... No to, jest, to jest projekt zamrożony 15 lat temu. I to jest jego moim zdaniem duży problem. My, wydaliśmy, jako Movie Games, już tym w tym konkretnie mówię, wydaliśmy ostatnio przecież dwie przygodówki yy, i one się w miarę sprzedały, ale widzimy jak spadało zainteresowanie nimi. W trakcie ich jakby tworzenia no bo mm -hmm. gdy one zaczęły powstawać to były bardzo obiecujące ale gdy się już o, o ukazały to już to bardzo obiecujące przestały być mimo że ich jakość rosła znaczy ta gra na końcu była dużo lepsza niż niż ta obiecująca gra na początku ponieważ zmieniły się zainteresowania i i to nie były takie stricte przygodówki, tam dużo było elementów trochę jednak akcji, były takim, no nie do końca action-adventure'ami, ale, ale jednak wychodziły poza taką stricte grą z zagadkami. Uh -huh. I, mm, I zaczęliśmy obserwować, jak się jak performuje, jak to się brzydko mówi, inne gry tego typu na rynku, i zauważyliśmy, że, że no, są spadki. To jest tak, że jeżeli można było zrobić Sim Walking Sima i sprzedać milion, to nawet ten sam twórca, gdy robi drugie łokisy, ma sprzedaje miliona. A tylko sprzedaje kilkadziesiąt tysięcy. To jest trend, którego nie da, się, nie da się zrobić. No i tu mamy grę, która jest w rozwiązaniach, przynajmniej po tym, co widziałem, bo zagrałem w demo, no jest taka no, cofnięta o 15 lat. To nawet nie jest gra sprzed 3 lat, gdzie już robiło się ryzykownie, tylko sprzed 15. Ja mam sporo obaw, bo, bo to jest mega niszowy produkt. Mega. I ja nie wiem, czy ta nisza istnieje. Znaczy, ja, ja, bym, ja bym się nie odważył, bo ja uważam, że nie istnieje. Ale mogę się mylić oczywiście, bo ja nie jestem znawcą rynku. Ale powiedz mi, yy, mówiąc zamrożony kilkanaście lat temu, masz na myśli to, że zręby tego projektu powstały już kilkanaście lat nie, temu? Nie, nie, tylko, że rozwiązania jakie są. To jest, taka, mm. to jest taka typowa gra typu, typu mystowego, yy, oparta o zagadki, z takie przynajmniej w Demie, mocno skondensowane. Tam mm. yy, yy, te nasze przygodówki to są jednak, wiesz, jest dużo fabuły, jest, jest dużo eksploracji, jest dużo tego, a tam, tam to była od zagadki do zagadki. Bardzo abstrakcyjne zagadki, które... No, jak to u Rolanda. No. no dokładnie, które tak, o ile wtedy, gdy my robiliśmy, to nam to nie przeszkadzało, bo mys był identyczny i wtedy wszyscy byli przyzwyczajeni do tego. Ale teraz, teraz to jest inne pokolenie. Kurczę, no tyle lat później. Ostatnia nasza przygodówka wydana była, no nie wiem, 15 lat temu, tak? No czekaj, ja mieszkam w Warszawie. 15 16 rok. No, 16 lat temu to, to już jest prawie kolejne pokolenie. To, to pokolenie, yy, ci, którzy grali w takie gry, prawdopodobnie nie grają w takie gry, ponieważ przez te 15 lat musieli spróbować czegoś innego. I owszem, może trafiła się im taka gra typu The Witness, The nie? I coś takiego, takie perełki, ale to, 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 to były pojedyncze egzemplarze. Więc oni na pewno zmienili swoje gusta na tyle growe, jeśli w ogóle jeszcze grają, że no. Tak, taka gra nie będzie dla nich specjalnie atrakcyjna, taka, taki nostalgiczny powrót. Ja wiem, że jest sporo ludzi, którzy wierzą, że nostalgia to jest mocny ten. Nie, ja w to, ja w to nie wierzę. Ludzie, ja nie, nie chcę grać w stare gry, chcę grać w nowe gry, bo nowe gry są ciekawsze, oferują mi mnóstwo nowych rzeczy. Więc to jest trochę tak, że te, te, nie ma tej publiki, a nowa publika uważam, że uzna to za zbyt hermetyczne. Dla nich to będzie za trudne, nieciekawe, ponieważ znowu oni mają. Na, jakby, na stole mnóstwo o wiele atrakcyjniejszych gier. I to naprawdę to musi trafić do kogoś, kto to lubi. I obawiam się, ja to się śmieję trochę, że ci ludzie, którzy grali w te gry, już nie żyją, a nowi nie będą grali w te gry. I dlatego ja się, się obawiam, ja bym taki gry nie zrobił. Po prostu, za, za diabło. Bo, bo wiem, jak jest. No wiesz co, nowe mnie jest jakiś taki okruch sentymentu i chętnie zobaczył, ale przyznam szczerze, że po tym, co powiedziałeś, sam zaczynam się nad projektem zastanawiać. Zobaczymy, jak premiera pójdzie. No, ja, nie, no nie wiem, jakby Zobaczymy. jestem ciekaw. Trzymamy kciuki. E, dokładnie, no nic mi nie szkodzi, niech nie niech, 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 niech udowodni, że się mylę. Przecież to tylko dobrze. Yy, natomiast odpowiadając na to pytanie, użyłeś takiego sformułowania nie chcę hejtować firm z branży, a dochodzimy do takiego bardzo ciekawego okresu w twojej karierze zawodowej. Pięciu lat w CD projekcie, hmm. dla którego byłeś szefem produkcji Wiedźmina, którego nie lubisz. Czy, ja, ja, czego nie lubię Wiedźmina? Tak. Nie, ja do Wiedźmina mam zerowy stosunek, bo. Yy, Wiedźmin grą RPG o Wiedźminie. Ja nie lubię gier RPG i, nie, i nie, nie jestem fanem Wiedźmina. Ja przeczytałem opowiadania Sapkowskiego, jak się ukazały w Fantastyce mm -hmm. dawno temu i uznałem, okej, okay, i, i koniec. To nie było tak, że wciąłem na ze sercu, uważam to za najlepszą literaturę na świecie, ale to jest mój głos. Ja nie mówię, że. Nie, tak nie, jasne jest. tylko po prostu. I, i dlatego nie, nie lubię Wiedźmina, bo Wiedźmin nie oferuje mi nic, co mnie interesuje. Nie oferuje mi y, y, gatunku gier. Może gdzieś się jakiegoś RPG może skusił, ale, ale na pewno nie fantazy. Nie cierpię fantazy. Ja, ja mam takie zerwałem z fantazy 25 lat temu, mniej więcej. Znaczy ja dużo czytałem fantazji w ogóle, ale gdzieś w pewnym momencie powiedziałem, koniec. Wyczerpałem, wszystko, tak, wyczerpałem, fantasy. Wyczerpałem, wyczerpałem mój limit fantazy i od tego czasu omijam fantazy szerokim łukiem, nie obejrzałem, Gry o Tron, i tak i nie obejrzę, ponieważ fantazy jako fantazja mnie nie interesuje. Nie interesują nie interesuje, nie interesuje mnie. Wiesz, szeroko pojęte czary i smoki mm. i te, rzeczy, Nawet jeżeli to jest mega, mega, super, bo muszę sobie swój czas dzielić i postanowiłem nie marnować go na fantazy. Więc, więc mamy grę fantazy, mamy RPG, mamy Wiedźmina, do którego nie łączy mnie z nim, nim żadna emocjonalna więź, to, to ta gra jest mi obojętna. Ja nie, wiem, że ja jej nie lubię. Ona jest mi obojętna. Ale możesz pracować, czy w ogóle można pracować nad projektami, które są obojętne? ci? To zależy, co się w nich robi. No wiesz, jeżeli... jeżeli yy, wiesz, Wiedźminy robi od, robiło od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Czy ty jesteś przekonany, że każdy kocha tam Wiedźmina? No nie. Część idzie i robi fajną grafę. Że to jest Wiedźmin, to im to lata. Oni robią fajną grafę, robią fajne modele, animują fajne rzeczy. Ktoś, oczywiście jest grono, i tak było od, od pierwszego Wiedźmina, i myślę, że tak było do końca, i będzie jeszcze... W, kolejnych Wiedźminach, jest grono ludzi, którzy jest tematem mocno zajaranych. I to jest super. I oni muszą być zajarani, bo od nich zależy y, wiedźmińskość tych gier. Mm -hmm. Ale ja, który byłem odpowiedzialny za produkcję, wiesz, harmonogramy, żeby wszystko się potoczyło i tak dalej, to ja muszę kochać tę grę, no nie muszę. Ja muszę kochać, ja muszę doprowadzić, żeby ona się pojawiła. A to nie masz żadnego wpływu kreatywnego na to, co się działo przy Wiedźminie? Ja nie chciałem mieć w ogóle nawet. Ja powiedziałem, nie, ja, powiedziałem, ja, ja tu nie chcę, nie chcę. Poza tym taki, że miałem Kreatywny wpływ, że produkcyjne, mogłem powiedzieć, że na przykład wywalamy to, bo nie zdążyłem tego zrobić. No ale trudno nazwać wpływem kreatywnym. To zmuszało oczywiście pozostałe, na przykład, y, przearanżowanie kreatywne pozostałych <gry> rzeczy, ale no powiedzmy, y, to nie był bezpośredni wpływ. I, i, i większość ludzi tam, w takich to, ja wiem, że zdradzę to sekret, ale większość ludzi wykonuje tam swoją pracę. I ja już się też nauczyłem jednego, że nie, jeśli chcesz pracować w tej branży długo, to nie możesz pracować z założeniem, że będziesz robił tylko takie gry, które ci się podobają. Bo to się niezmiernie rzadko zdarza. Żeby robić takie gry, które nap naprawdę. Ja w sumie taką grę, która najbardziej była miła mi, to jest Bitkap, ale nie mhm. dlatego, żeby w nią grał. Ja bym taką grę też nie grał. Bo ja też nie lubię specjalnie takich gier. Ja bym chciał zrobić shootera, ale szanse, żeby ja zrobił FPS-a, są. Poza Nina oczywiście, są zerowe. Dlaczego dobrego FPS-a? Takiego jak ja bym chciał. Gdybym miał całą swoją, wiesz, miał kierować na to, że muszę zrobić FPS-a, to to by było po pierwsze nigdy nie zrobił, albo moim najlepszym FPS-em byłaby Nina. No to nie, to, to, to wolę robić inne gry i robić je dobrze i sprawiać, żeby było fajne. Ja staram się oczywiście rozumieć od odbiorcę, staram się wcielać jakby w niego, żeby jemu dostarczyć. To ma być dla niego przyjemność, nie dla mnie. Ja, ja przyjemność czerpię z faktu robienia oraz daj Boże, z pieniędzy, jeśli, jeśli przyjdą. Natomiast ja nie muszę cieszyć się samą grą. To nie musi być gra dla mnie. Zresztą myślę, że błędem jest w ogóle założenie, że, że ja chcę zrobić grę, żebym robił gry, które ja chcę grać. Bo to prowadzi najczęściej do dziwacznych projektów, których nikt nie chce grać. Ech, chyba, że jesteś Tobim Foxem i zrobisz Undertale. No może, no to trafi się raz bale. na, tak, na tak, jakiś tak, czas jeden czyliście. człowiek, który się tak, tak zrobi. Ale większość ludzi, większość nas twórców gier robi gry dla innych. Oni się mają bawić, oni mają z tego satysfakcję, a nie koniecznie my. To nie, jest, wiesz, to nie jest tak, że robimy tę grę w mękach i strasznie się tym męczymy. To Ja mogę robić grę, która mi się jakby tematycznie Mogę robić grę fantazy. i doskonale się w tym procesie bawić, a dalej to nie będzie gra dla mnie. I to tutaj nie ma specjalnego konfliktu. To jest gdzieś takie przeświadczenie, że wiesz, jak, jak hollywoodzki hollywoodzkie kino, prawda, realizuje film, czy, czy, czy tam każdy człowiek, czy dźwiękowiec musi się rajcować tematykiem, że robi właśnie, nie wiem, Avengersów? Może być na Avengersów kompletnie, wiesz co, a doskonale wykonywać swoją robotę. Okej, okay, ale powiedziałeś, że przyjemność w takim razie czerpiesz, daj Bóg, z pieniędzy, ale użyłeś takiego sformułowania, że z fanu robienia i zastanawia mnie, czy ten fan tworzenia, fan przygotowania gry miałeś w CD Projekcie. No. No robiliśmy jeden z większych projektów w Polsce z perspektywami na niezłą światową ekspozycję. No, prawda. I to się czuło i to się po potem, jakby mieliśmy dużo sygnałów, że tak będzie, e, że robimy na pewno znaczący produkt, bo był. E, no to to jakby to ja, grabie nie, nie rajcowało, natomiast sam proces pewnie robiliśmy mega super rzeczy wtedy. Ciężko było, oczywiście, tam były problemy, ale, ale koniec końców myślę, że wszyscy byliśmy przekonani, że robimy naprawdę kawał solidnej gry. No właśnie, wiesz, to sięgnąłem sobie pod stary wywiad, jakiego udzieliłeś. Wywiad to właściwie była rozmowa na potrzeby artykułu CD Action. I kiedy cię zapytano o crunch, powiedziałeś, że pracowano nie z przymusu, ale z potrzeby takiej, takiego wzmożenia, takiej romantycznej konieczności. I. I było to dobrowolne. Co więcej, stwierdziłeś, że firma, no, crunchowano w niej od zawsze. Firma się nie wypiera, tylko stara się to w jakiś sposób uzasadnić. Zastanawia mnie, jak ten crunch wpłynął na jakość Wiedźmina. No tak. Znaczy, tak domyślam się, bo oczywiście każdy może, może to zbić, bo nie przeprowadziliśmy badań, nie ma próby kontrolnej, wiesz, i tak dalej. Enhanced Edition powstało pół roku później, czy tam trochę więcej, która właściwie była tym, czym powinna być ta gra mm -hmm. na początku. Więc niewątpliwie ten crunch miał wpływ na to, jaka ta gra powstała. Eee, z tym, że to, to jest niemierzalne, bo można powiedzieć, że no bo <gryw> i to jest kłopot z crunchem generalnie. Nigdy nie, nigdy nie, nie zawsze, gdy jest projekt w crunchu i on się kończy i jest na przykład jeszcze puh, sukces, to nigdy nie da się zmierzyć Ceny prawdziwie tego crunchu. No właśnie ceny takiej. Yy, yy, chociaż cyberpunk myślę jest doskonałym kurczę, przykładem, że, że coś jest na rzeczy, tak bym to ujął. No nie mierzy się tej ceny i nie tylko, że ludzie się męczą i tam są zmęczeni i tak dalej, tylko rzeczywiście, że gra jakościowo cierpi, że jest mnóstwo bagów, że y, można by było to zrobić bez tego crunchu, być może to wtedy rezultat byłby lepszy, więc końcu, w końcu byłby lepszy rezultat. Nie ma, nie ma tej ceny, już, ja już nie mówię o wszystkich pozostałych cenach typu rotacja pracowników, szkolenie nowych. Y, Reputacja, która cierpi, i tak dalej. Tego się nigdy nie, 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 nigdy nie ma, gdy się mówi o crunchu, nigdy nie mówi się o rozlicznych zaletach, w sensie, że powstają arcydzieła, ale nigdy nie się mówi o cenach. No to jakoś to jest wtedy. Ale tu jesteśmy to w stanie względnie skwantyfikować, bo ja pamiętam, że ty po premierze pierwszego Wiedźmina wrzuciłeś w social media takie słynne zdjęcie, na którym byli pracownicy CD Projekt Red, znaczna część przekreślona czerwonymi krzyżykami, no i poodchodzili po produkcji Wiedźmina, zakładali nowe studia, zresztą sporo tutaj powstało na, na gruzach tego pierwszego CD Projektu. Zastanawia mnie, na ile, no właśnie, na ile to się stało przez crunch, bo pamiętam, że prezes Kiciński. Tłumaczył, że no, zaważyły jakieś, tak to enigmatycznie powiedział, konflikty podczas produkcji. Nie, no wiadomo, że, że po takim projekcie ciężkim i tak dalej, no to część ludzi musiała odejść. To jest zrozumiałe, no bo się tam się nie dzieje, i tak dalej. No to, 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 <słuch> to też, ale, ale znaczna część tej tego, tych krzyżyków to byli ludzie, którzy odeszli sami. I tego, tego mi najbardziej było, było żal, bo myśmy się strasznie namęczyli. I to jest takie jakby największe źródło mojego konfliktu z CD-projektem, nazwijmy to. To jest tak, że myśmy się strasznie namęczyli, żeby ten zespół zbudować, i ten zespół został rozsypany. Część ludzi została zwolniona, no to powiedzmy tym się należało, chociaż to też pewnie można było dyskutować w kosztownych przypadkach, ale bardzo duża część zaczęła odchodzić. Oczywiście to jest tak, że nie wszyscy od razu, ale najpierw trochę odeszło, potem trochę, potem trochę, potem trochę. Ten, to zdjęcie jest, nie pamiętam, te krzyżyki postawiłem chyba rok po, po zakończeniu projektu. I tych ludzi odeszło znacznie więcej niż tych krzyżyków, bo to nie jest pełny nie zespół. Tak, oczywiście. Na tym zdjęciu. Więc uzmysłowałem sobie, że właściwie w niektórych działach odeszli prawie wszyscy. Y, y, I dalej odchodzili. I teraz mnie to tyle bolało, bo myśmy strasznie się namęczyli, żeby ten zespół zbudować. I, i wydawało mi się to takie bardzo lekkomyślne. No ale teraz jakby historia mówi, że to nie miało znaczenia, bo przecież potem powstał lepszy zespół, zrobił zrobił Wiedźmina 3, potem powstał jeszcze lepszy zespół, zrobił Cyberpunka. I tutaj, tutaj to jest lekki zgrzyt w tej całej historii sukcesów. Więc, więc właściwie nie ma to znaczenia. No może, aczkolwiek nie mamy grupy kontrolnej. A co by było, gdyby ten zespół został? Może zrobiłby jeszcze lepszego Wiedźmina 3, niż Wiedźmin 3. Tego się nigdy nie dowiemy. No natomiast... właśnie to chodzi, więc to jest taka, mm -hmm. taka gadka. No. Oczywiście, yy, aczkolwiek wiesz co, jako że no jest to mimo wszystko Zespół, który w jakiejś tam mierze zaważył na w ogóle polskim Game devie, to znaczy fakt, że osoby, które się z niego pozwalniały, założyły później z sukcesami własne studia, to jest raz, a dwa, że wyznaczał pewne standardy kultury pracy, w sposób pozytywny bądź negatywny, możemy się kłócić. Zastanawia mnie, jak ty się czułeś po przejściu, no właśnie, do dużego formułującego się zespołu warszawskiego z firm, które no, nigdy nie były jakoś specjalnie duże. Znaczy, gdy ja dołączyłem do CDP-u, no to tam nas było pewnie z 25 osób, może, może trochę więcej. To znowu nie była aż tak dużo, ale wiadomo, że była o wiele bardziej pro, no bo tam jeszcze był cały CDP, ten wydawniczy, no, tak no to tam było dużo ludzi i tak to, dalej. To wiadomo było, że to była większa organizacja, bardziej pro. No i oczywiście źle się tam czułem, no bo tutaj pogrzebałem już jakby położyłem lachę na tym, że będę miał swoje studio i będziemy robić swoje gry i muszę robić jakiegoś Wiedźmina, nie, według Sapkowskiego. No dobra, nie? Ale życie jest jakie jest. To, to róbmy to. I oczywiście moim, moim takim jakby wstępnym podejściem było, że nie będę się w to angażował właśnie, taka będzie praca. Będę robił swoje, ale będę miał to w nosie. Co się tam dzieje? No, ale nie dotrzymałem sobie tej wewnętrznej obietnicy, bo gdy zacząłem tam obserwować, jak się dzieje, to zacząłem o tym rozmawiać tam. Z dużym, z z, z z Brzezickim, z Adamem Kicińskim. Zacząłem mi mówić, że no, jakby nie składa mi się. Moje skromne doświadczenie, daleko większe oczywiście niż doświadczenie większości ludzi w zespole, no, podpowiada mi, że to chyba nie jest dobry kierunek i że, że miałem nic z tej sprawie nie mówić, ale to trochę będę się z tym męczył. Bo, skoro jestem i mogę powiedzieć, jak bym to widział, to, no to to powiem. No i to tak jakby sprawiło, że zaczęliśmy ten projekt, bo teraz tam było więcej jednak decydujących o tym, zaczęliśmy ten projekt naprostowywać. A co tam nie grało? O, twoim zdaniem? Wiesz, to szkoda, że zgubiłem, ja to spisałem na takiej karteczce, bo jak referowałem to, to miałem taką karteczkę i, i chyba ją zgubiłem, chociaż fajnie by było odnaleźć by był taki, wiesz, wykopalisko. Ten, no, e, tam główny, pro, problem był, główny problem był taki, że nie bardzo było wiadomo, jaką grę robimy jako całość. E, ta gra nie miała wyznaczonego celu. Tam każdy trochę ciągnął w swoją stronę, w inną stronę ciągnął Adam Badowski, w inną stronę ciągnął Michał Madej, który wtedy był głównym designerem, w inną stronę ktoś tam Inną wizję miał też Jacek Brzeziński, inną wizję miał w ogóle Michał Kiciński, który tam, wiadomo, wpadał tylko i. Sami wizjonerzy. Tak. I, I ja mówię, ale ja nie wiem w ogóle, jaką grę robimy, to po pierwsze, a jak nie wiem, jaką grę robimy, to trudno mieć na to jakiś plan. Po prostu ludzie robią, robimy Wiedźmina, ale właściwie nie wiadomo jakiego. I co w tych grze ma być? No i. Zaczęło się ustawianie tego, zaczęło. I potem kolejne etapy, to było, chyba nas jest za mało. To była taka, też taka, taka, takie, takie moje spostrzeżenie, że na, na to, co chce, chcemy osiągnąć, to jest nas po prostu stanowczo za mało, i musimy natychmiast zacząć powiększać zespół. I, bo inaczej nie damy rady. Zacząć, I rozwiązywać problemy, bo ten, ten projekt po prostu sobie stał. I tam się robiło się, robiło, robiło się, ale i postawa gra. Zacząć się rozwiązywać problemy, zacząć szukać ludzi, zacząć wyznaczyć kierunek jakiś. To było. To było zacząć po prostu na właściwe tory ten, ten projekt spychać. I on no. tam szczęśliwie dotarł do, do końca. Do mety. Ale był drugi projekt, który do mety nie dotarł, mianowicie no świętej pamięci Wiedźmin konsolowym. No. Ja wiem, że tutaj Whitescreen Games, który był zaangażowany jako koproducent, zarzucało CD-projektowi opóźnienia w płatnościach. CD-projekt ripostował, że oni im z kolei się spóźniali z produkcją. Interesuje mnie, dlaczego właściwie ten projekt ostatecznie do portu nie dobił i na ile wyście jako CD-projekt byli w niego zaangażowani? My jako CD-projekt nie powinniśmy tego projektu w ogóle robić. To znaczy, nie powinniśmy zlecić tej firmie, ponieważ ta firma nie była w stanie go zrobić. To był podstawowy problem. To, że oni dostawali pieniędzy, to bardzo słusznie. Oni dostali za dużo pieniędzy, hmm. tak. Z moich obserwacji, ponieważ oni tego projektu nawet nie, do, nie popychali do przodu. Hmm. Tam dość szybko, dość szybko zorientowaliśmy się, że z tego nic nie będzie. Tylko, że CD Projekt no, to jest firma, w której ciężko jest rzucić ręcznik i przyznać się do błędu. Więc tam było takie, nie, damy radę, przecież jesteśmy. Super. Polak potrafi. Tak. No ale problem taki, że Francuzi to robili, a nie Polacy. I tych Francuzów tak jakby ubywało też tego zespołu. Zupełnie inaczej ten projekt miał wyglądać na starcie. Potem okazało się, że Kruszowi ludzie podchodzili. To tylko potwierdzało, że będzie, będzie gorzej. Ale tak naprawdę to można było sprawdzić. Naprawdę zrobić, zrobić sensowniejsze, tak zwane due diligence, czyli sprawdzić tego kontrahenta, który no, kosztował sporo pieniędzy i zobaczyć pojechać do nich, pogadać o, ocenić ocenić tam tam gdy, gdy ja pojechałem po raz pierwszy tam do, do tej Francji zobaczyłem co tam jest to mnie się zapaliły wszystkie czerwone lampki w ogóle jakie były żeby ja tu nie widzę ludzi to jest firma jakiś w stanie rozkładu i upadku yy, yy, i no to dobra, a jak już zaczęliśmy, ok, Dobra, to może być pierwsze złe wrażenie. Teraz mhm. popracujemy nad projektem. Gdy zaczęliśmy pracować nad projektem, okazało się, że właściwie ich ten projekt nie interesuje, ich interesuje, żebyśmy płacili im pieniądze co miesiąc. No bo ale może zrobimy jakiś plan, może coś tam. Jak, jak to, a no, my byśmy woleli to tak bez planu. Ja mówię, no ale super, ale my nie. To Ty, ty im też pracowałeś wzorce design doków, tak? No nie, to ja, ja, im, ja im zrobiłem plan produkcyjny w ogóle ustawiliśmy tam. Ja z Jackiem Przyciskiem usiedliśmy zastanowić co trzeba zrobić, żeby przeportować wiedźmina na konsole, co było ich zadaniem. Mhm. I powiedzieliśmy, to jest taki plan, co na tym sądzicie. Hmm, no, trochę nam się nie podoba i coś tam, ale słuchajcie, my musimy mieć jakiś plan. To albo ten, albo żaden. No dobra, jeśli tak, to, to niech będzie ten plan, ale my to tak się pod nim nie podpisujemy. No i tak. To właściwie powinno być współpracy. Właściwie powinniśmy zakończyć tą współpracę powiedzmy po trzech miesiącach. Ona trwała nie wiem ile, srok rok chyba. I owszem, powstało tam demo, nazwijmy taki Vertical Slice, takie Aha. demo dla, dla wydawcy, czyli raptem jedna scena walki z jakimś tam wosem, nie pamiętam już którym, działająca na konsoli rzeczywiście. Ale po roku mieliśmy tyle, a ta gra miała być gotowa uh -huh. w ten rok na konsolach. I wiesz, tam, tam, tam wszystko. jak Zaczęliśmy dyskutować o detalach, Jak zrobimy to, jak zrobimy to? Musicie zrobić tamto. I tam to, że była ekipa polska, która wspierała ich, ta ekipa liczyła, bo tam na miejscu, na miejscu pracowało kilka osób. Uh -huh. y Tutaj nie, tutaj już tu była praca na Poza ta była taka ekipa, która robiła prototyp konsolów, konsolowej wersji, który powstał w CD Projekcie, tam sterowanie i tak dalej, po czym ta ekipa pojechała do Francji, wspierała ich przy robieniu tego, tego Vertica Slice'a, tego dema i to było tyle wsparcia i ty, no, tyle mogliśmy zrobić, no, to taki był deal, oni brali mnóstwo pieniędzy na to, że będą tam robić, robić ludzie, tylko tych ludzi jak się okazało, nie było. Nagle były puste pokoje, pytaliśmy, gdzie jest ktoś tam. To był albo chory, albo coś, albo go nie było, albo poszedł. No takie, to była mega ściema serio. To, uh -huh. to jak oni to wyściemniali, jak się daliśmy na to nabrać, to, to med medal im się za to należy. <grym> no zresztą oni, powiem Ci, że sukcesywnie później ściemniali, bo oni jeszcze Highlandera mieli wydać. Też oczywiście projekt skasowany. A tak. licencja. Ale wiesz co, ten Highlander był, ja go widziałem. Istniał. Istniał. Tylko, że tam, tam były. Oni tym Highlanderem trochę kupili wtedy projekt. Znaczy, oni pokazali tego Highlandera, tylko Highlandera bodajże robili na Unreal'u, bo mieli licencję, i tam wszystko mhm. działało. Ale oni powiedzieli, że Wiedźmina zrobimy na naszej technologii, bo o, się na tym znamy. Mhm. I, i, I zrobili nawet jakieś takie bardzo proste demo na początku, takie, że, że coś tam potrafimy. I Tylko, że kłopot był taki, że ten Highlander miał jakieś problemy licencyjne i tego Highlandera po prostu skasowano. On był zrobiony. No, ja widziałam tę grę. Hmm. I ona jakoś tam okej wyglądała. I, i, i oni byli no, w poważnych tarapatach. To znaczy ten, ten kontrakt na Wiedźmina był kontraktem ratującym, znaczy ich niemal nie miał ich ratować, bo ich końców nie, nie uratował, bo firma upadła po, po zakończeniu tego kontraktu. Tylko bo CD Projekt popełnił e, błąd, że nie skansował tego kontraktu natychmiast. Mm -hmm. I pogodził. Pogodził się, że nie będzie tego wiedźmina na konsolach i tak go nie było, więc właściwie nic by się tutaj nie wydarzyło specjalnie. A powiedz mi, dlaczego ty opuściłeś szeregi tego projektu? No bośmy się coraz bardziej konfliktowali z, z firmą. Ja miałem coraz bardziej dosyć i firma miała coraz bardziej dosyć. Znaczy, ja narzekałem na to na, na rozwój sytuacji, na to jakie jak są podejmowane decyzje, jak wygląda. Y, zarządzanie projektem. Y, no mi się to nie podobało. No, ja wiem, że to nie jest zbyt rozsądne mówić szefom co się myśli, ale no, Jezus Maria. No. Y, byłem niezadowolony. Była taka grupka naszych niezadowolonych. Y, to bym ja, Jacek Brzezinski też był niezadowolony. Y, no i przelała się z, jakby Właściwie oni powiedzieli, nie no to już nie chcemy współpracować. Ja mówię, to dobrze, bo jakby ja też już nie chcę, tylko Ułatwiliście mi podjęcie tej decyzji tym samym, bo ja to bym jeszcze tak jakby wierzył, że może coś się tu poprawi, mm -hmm. a, a mogłem to zrobić wcześniej. Znaczy, miałem propozycję przejścia do innych firm wcześniej, ale myślałem, no dobra, to jest ten CD-projekt, może tutaj coś się uda zrobić, znamy się tak dobrze, i tak dalej, i tak dalej. I właściwie w dowolnym w tym momencie powinienem był odejść, byłoby to rozsądniejsze, ale ciągle zostawałem, bo to wiadomo, lepsze zło znane niż nieznane, i tak dalej. Ale jest Z złem, jak mówił Wiedźmin, Gerald, mniejsze czy większe nie ma różnicy. No, no ale, ale my nie jesteśmy tacy wiesz, tacy mocni jak on. I, i, no i był taki moment, kiedy powiedział: No dobra, to już nie chcemy współpracować. No to dobrze, bo właściwie ja też już nie chcę i, i, i dobrze, że to się dogadujemy się. No to tam sobie uzgodniliśmy warunki odejścia, tam przekazać pracę. Wiesz, byli na tyle uprzejmi, że nie wyprowadzili mnie. <laughs> tylko, tylko spokojnie ja przy, przygotowałem, przekazałem materiały, przekazałem różne rzeczy. Wziąłem, dostałem jeszcze trzy miesiące powiedzenia w ogóle. W Tak. E, e, więc luzik, i, i, i no i jakby podjęli za mną decyzję, które ja bałem się podjąć, a, a, a naprawdę miałem kilka momentów, w których powinienem to podjąć. Bo powinienem to podjąć po tym projekcie, gdy widziałem, że nie, ta konsolówka się nie toczy, i stwierdzono, że. To Adam Badowski dokończy tę konsulówkę, bo ja nie daję rady. O, to jak widać, Adam Badowski też nie dał rady, więc, więc to był taki moment, że w powinienem odejść, powiedzieć: No to dobra, skoro uważacie, że są lepsi, to ja sobie poszukam. Potem miałem jeszcze co najmniej raz, miałem propozycję z PCF-u, z Epika a właściwie do przejścia do PCF-u tak i Epic tak dalej. Ale, ale nie skorzystałem, miałem propozycję bardzo dobrą z landów. I skorzystałeś? E, nie, nie, wcześniej tam skorzystałem. Wcześniej. Ale czekaj, dobrze, że o tym wspomniałeś. To znaczy, to jest jakaś taka moja zagadka, którą planuję Cię to zapytać prywatnie już od jakiegoś czasu. Co Ty robiłeś przy kartelu? To była taka Wars. bardzo skomplikowana historia. Mianowicie my, my, mam na myśli konkretnie Jacka Brzyńskiego, Artura Gęszyńska, ja oraz Maciek Czerwonka, myśmy rozmawiali z Techlandem na temat w ożywienia ich pewnego projektu. Nie mogę zdradzić niestety jakiego, ale był taki projekt w Teclandzie, który sobie. Hello, w... Nie, 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 to było dużo wcześniej. Oh. I, I oni zaczęli z nami rozmawiać na temat tego, znaczy, my zaczęliśmy z nimi, właśnie nie wiem kto kogo zaczepił, już, że, że mamy tu taką, taki malutki team. Ludzi z jakimś już tam doświadczeniem i z czymś tam i czy nie moglibyśmy próbować z nimi coś zrobić? A oni mówią, a to my mamy taki projekt, a my a to my może byśmy, bo my pewnie mielibyśmy tego, że, że, no, że otworzylibyśmy może jakiś taki oddział Techlandu, drugi warszawski albo coś. E, no i się tym zainteresowali. Mhm. I będzie dobra, no ale specyfika tego projektu wymaga, żebyście jednak trochę poznali. To ma być shooter, generalnie. O, ta, a propos robienia shootera, to. Miałeś szansę. Miałem szansę rzeczywiście zrobić shootera I żebyśmy trochę popróbowali, jak Wam idzie robienie shooterów. Mm -hmm. No to dobra, mówię no ale trochę, trochę, trochę to może być kłopotliwe, bo jestem ja. Jest Jacek, powiedzmy, który jest trochę designerem, trochę programistą, trochę, trochę producentem. Jest Artur Gerszyn, który jest generalnie tylko designerem, jest Maciecie członka, który jest tylko programistą. No to trochę mamy taki mały team, żeby coś zrobić sensownego. On mówi, no dobra, to inaczej to zróbmy. My was jakby damy wam miejsce w Techlandzie warszawskim, który się jeszcze mieścił na miną. wtedy. Damy wam komputery, damy wam dostęp do, do bazy asetów z... nie Co było przed Dead Island? Dead Island. Damy wam asety z Dead Island i Wy zróbcie edytor, jakieś tam wsparcie, ktoś wam coś tam powie, jak go obsługiwać. Yy, I wy spróbujcie zbudować taki fragment rozgrywki tej gry, którą byście chcieli zrobić z tego shootera. I jeszcze za to zapłacimy. No, to zajebiście. Byćby... Większość z nas była wtedy chyba bezrobotna, generalnie. Yy czy tam między projektami, coś w tym stylu. i, i No to dobra, zgodziliśmy się, że rzeczywiście w Feminie mieliśmy swoje biuro. Znaczy od w tym biurowcu mieliśmy tam swój pokoik, dostaliśmy komputerki, dostaliśmy dostęp do repo, wszystko było świetnie, zaczęliśmy robić tę grę. I robiliśmy, i robiliśmy, i robiliśmy, i, no i tak minął miesiąc i coś tam zaczęliśmy pokazywać. No było to trudno, no to wiesz, bo to, to, ta technologia to jednak była daleka od takiej produkcyjnej, to wsparcie to było raczej takie trochę... Ktoś tam od czasu do czasu ktoś pomógł, no i zaczęliśmy, yy, no ale zaczęliśmy coś pokazywać. Oni powiedzieli: dobra, to jest dość obiecujące, ale, ale widać, że nie macie takiego, takiej takiej wiedzy jednak bieżącej zrobienia. Mamy mm -hmm. turbin FPS-y, to przyjedźcie jeszcze na miesiąc do Wrocławia. Weźmiemy was do nas do biura. Yy, yy, my wam po prostu zdradzimy sekrety kuchni. nie? Okej. Okay. E, tutaj macie mieszkanie, dali nam mieszkanie, e, tutaj pomieszkajcie i przyjeżdżajcie i, i, i już. No i no to spoko. Zgodziliśmy się, No tylko akurat by trzech, bo już tam Maciek nie mógł, z różnych rodzinnych tego, czyli byłem Jacek, e, Artur i ja. I zaczęliśmy, poszliśmy do tego Techlandu, postawili nam biurka e, gdzieś tam, w którymś miejscu i powiedzieli, no dobra, najlepiej będzie, jak się nauczycie robić FPS-y, robiąc z nami jeden poziom do kartela. OK. Eee, dobra. I jaki poziom wreszcie do kartela zrobili? Wiesz co, my zrobiliśmy, on nie do końca jest taki, jak my go zrobiliśmy. Eee, jest taki poziom, gdzie jest taka kopalnia. Wchodzimy, wchodzimy do takich tuneli, idziemy mm -hmm. pod granicą, tam jest taka resztka kopalni, wychodzimy po drugiej stronie, jest taki fort i tam jest strzelanina. No i myśmy to było tak, że zaproponowaliśmy, jak ta rozgrywka ma wyglądać, bo właściwie niewiele było na tym poziomie zrobione. Była chyba taka część, było wiadomo, że ma być fort i że ma być ta część po drugiej stronie granicy, a cała reszta to była nasza. No to oni nam powiedzieli, Wie, wiecie, to się rozstawia tak i tak, tu robicie takie sztuczki i tak dalej. no spoko. Zaczęliśmy to składać, zaczęliśmy projektować tam różne rzeczy. Cały ten przebieg rozgrywki. Oczywiście tu wyszły pewne problemy w Techlandzie, mianowicie, że nie wszystko, co robimy, to się podoba BOSowi, że BOS ma swoje pewne też. Takie. No nie tyle przyzwyczajenia, ile no na przykład, no, Jak chcieliśmy zrobić jakąś fajną kopalnię, no to mnie nie, kopalnia nie. Ale dlaczego? Bo Bos nie lubi kopalni. No, ale ale to, to, że, że Bos nie lubi kopalni, czyli Paweł Marchewka to nie będzie kopalni w grze? Tak, no przyszedł komunikat jakby od, od ludzi, no bo wiadomo, że żebyśmy tam byli w jakiejś tej hierarchii, tam byli ludzie zajęci zaj i tam będzie. Nie, to nie przejdzie u bosa. W ogóle szkoda, żebyście za to zabierali. Musicie to zrobić trochę mniej kopalniano, No to rzeczywiście tam zredukowaliśmy. No, tam mieliśmy takie fajne wiesz, pomysły na, na, taką, na taką rozgrywkę pionową, w takich sztolniach, trochę taka wiesz, bieliczka. Bo to właściwie mm -hmm. co to za kopalnia tam miałaby być. No, yy, no nie, nie, nie. To... No i tam trochę pomysłów zostało nam e, zredukowanych. No i efekt był taki, że... A, no bo, bo myśmy zrobili to, to demo i to było naprawdę takie demo rozgrywki. Bardzo mi się podobało. Ja, ja, ja w sumie zajmowałem się upiększaniem tego, rozstawianiem drzew, robimy, żeby to było piękne. I mi się to podobało, ale właśnie to, chcieli nas przeszkolić. No to zrobiliśmy, zaczęliśmy robić to, robić, 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 zaczęliśmy robić ten poziom i... i... No a Carter był projektem, z, no nie ukrywajmy, z problemami. Tam jak przyjechałem, zrzuciłem okiem na ten projekt, yy, zapytałem o jakieś tam terminy, poszedłem do Pawła zawodnego i mówię: Paweł, ale to, to jest niewykonalne w tych terminach. Ty masz tego świadomość, no to no, wiesz, no tego biznesowe urankowania. Mówię: no Okej, okay, ja je rozumiem, ale to będzie jakaś rzeźnia, to będzie jakaś straszna rzecz, No ale rozumiesz, no to ja mówię: Okej, okay, to nie Ja tu na szkolenie to co ja się będę mądrzył, nie będę produkował tej gry. I zrobiliśmy, zrobiliśmy to, yy, ten kawałek i upłynął miesiąc. I tam jakaś była ewaluacja tej pracy i coś tam, no i takie było... no W zasadzie okej, okay, ale coś jeszcze nie tak. I tak się złożyło, że myśmy dostali wtedy propozycję robienia innej gry. No i to był konkretna propozycja, że idziemy robić tę grę i mogłem... Akurat wszyscy trzej, yy, Artur nie chciał, chyba chciał robić... Te, poszedł z mobilki, te mobilki, on też dostał inną propozycję i było no, mówiąc, no przykro nam, ale jakby chcecie, żebyśmy zainwestowali kolejny miesiąc pracy w bardzo nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Znaczy po, po tych uwagach, które zgłosiliście, to ja uważam, że musimy, musimy poświęcić temu znacznie więcej niż miesiąc, więc już tu widzę ten konflikt, że znowu nie zrobimy czegoś, znowu będziecie niezadowoleni. Że to nie jest takie, bo, bo za dużo chcecie, żebyśmy zrobili. To my grzecznie dziękujemy. E, przekazujemy w tam umowa, pra, oddajemy prawa do wszystkiego, róbcie z tym poziomem dalej, co chcecie. My po prostu sobie będziemy robić swój projekt. I tam rzeczywiście potem robiliśmy. No, no i. Czekaj, bo jestem bardzo w ogóle ciekaw, czy ja jestem jakimś kiepskim w swoim biografii, bo ja mam lukę między kartelem a bitkopem. No, bo jest tam spora luka. Urobiłem Robi, grę, która się nazywa NeuroShima Apokalips. Gra z gatunku hardcore social, jedyna chyba. E, czyli połączenie gry socialowej, wiesz, na Facebooku z grą hardcoreową dla hardcore'ów, ze strzelaniem. Jaki to ma sens? Oj no, taki, taki szukaliśmy. znaczy inaczej, firma, firma, w której pracowałem, One to Tribe wtedy, szukała swoje jakby miejsca w grach. Mm -hmm. A oprócz tego mieli kontrakt na tą grę. E, e, ten pomysł został sprzedany dużemu koreańskiemu wydawcy, który też szukał, <laughs> eksperymentował. I myśmy zaproponowali, że zrobimy grę socialową dla hardkorów, czyli że będzie hardkorowy gameplay, w sensie no, taki, to był taki izometryczny shooter, o tak, mm -hmm. tak to ująć. Bardzo fajny jest zresztą miał ten gameplay. E, długo na nim siedzieliśmy i on w sumie fajnie wyszedł. Nie był taki bardzo hardkorowy, to się tak nazywa. On był taki, to był taki mitkorowy shooter, o tak to ująć. Plus te wszystkie społecznościowe rzeczy, Facebooki, prośby o gwoździe i, i, i tego typu dołączanie znajomych w grach. Tak jak gwoździe? w grach z Zygi. No nie pamiętasz? W Farm nie dostawałeś prośby o gwoździe. Ale nigdy nie, świadomie nie odpaliłem Farm'a. A no, to widzisz. No, A to, to był szał. Niestety to była to był też ten mm, mm, spadkowy trend. Y, y, spadkowy trend y, gier social, więc trochę się źle w to wpasowaliśmy. Ale robiliśmy tę grę i dużo jej powstało. Nawet działała, była open beta, można było na Facebooku wejść, odpalić i, i było super. Miało być super. No ale okazało się, że ten y, wydawca koreański, musi mieli deal z jego amerykańskim oddziałem. No i przyjechali Koreańczycy, zajrzeli w księgi i powiedzieli, ej, czekajcie, tutaj przepaliście 100 baniek. To tak się już się nie będziecie bawić. Znaczy, niestety nie na nas. Y, zamykamy wszystko, wywalamy was wszystkich z roboty. Kancelujemy wszystkie projekty, które robiliście. Oprócz jednego, tam ich, ich MMO, które przenosili na rynek amerykański. No to ten zostaje, bo wiadomo. No to trochę słabo i tak do nas wiesz: takie, no dobra, a co z naszym projektem? A weźcie z tego. A my, no super, na co nam gra online'owa? mieście zrobić user acquisition, zapłacić za to wszystko, wiesz i tak dalej. Dajcie nam grę bez graczy. Free to play. To co my z tym zrobimy? Ale macie, robicie co chcecie. I co chcieliście? No, zamknęliśmy ją za jakiś czas. No. Wiadomo, ona ponosi, tylko generowała koszty. Y jakieś tam nawet te je miała, niezłe i rzeczywiście może, y gdyby, gdyby był też lepszy czas, gdyby to było powiedzmy rok wcześniej, kiedy mm -hmm. wiesz, była górka na, na gryzyngi. A to już był niestety, kiedy Zynga już mocno leciała w dół i praktycznie te gry wszystkie Zyngowe zniknęły. Wtedy z Facebooka, już no, przestały no. być popularne. No to, no to trudno, no to wiesz. Przepadło, spędziliśmy nad tym pewnie ze dwa lata pracy. No to potem okazało się, że musimy zrobić grę o Solidarności, bo jesteśmy podwykonawcą, wykonawcy, który wygrał przetarg na realizację gry o Solidarności. Więc jako podwykonawca to, to była masakra. Bo sterował tym, tym wykonawca, który na dodatek nie miał zielonego pojęcia o robieniu gier, ale miał mnóstwo pomysłów. <grymne> I Jezus, Maria, to była po prostu co? Myśmy tam spędzili, jakby próbując wyprostować te wszystkie, rzeczy, zrobić tego jakikolwiek produkt, który cokolwiek przypomina. I no, niestety skończyło się. Skończyło się. Mm, gra została doprowadzona do pewnego stanu, nawet przeszła jakąś kolaudację, bo to był no, z budżetowych pieniędzy y, robiona. Ale nie, ale nie zaistniała. Nie wiem, co się wydarzyło, bo ja już odszedłem. Po tej kolaudacji myśmy mieli już pomysł na Bitkapa i po prostu powiedziałem, że koniec, że idziemy robić swoją fajną grę. I, I nie wiem, co się stało z Solidarnością, mówiąc szczerze, po dziś dzień. E, zrobiłeś taką tolkienowską historię, tam i z powrotem. Znowu jesteś Indii, rzeczywiście po pracy w dużych zespołach. E, I bitkap rzeczywiście bardzo szybko, tak mi się przynajmniej wydaje, powstał, ale. Nie. Nie? 33 miesiące. 33 miesiące? Tak, jest, prawie 3 lata. Jesus, Age Christ. To znaczy, już chciałem zahaczyć się, dlaczego y, Total Alarm powstaje ponad 3 lata y, i jeszcze żeście zapowiedzieli Terror Endless Night, ale zwracam honor, może tak jest modus operandi. Yy, nie. Y, Total Alarm powstaje długo, bo robię go w bardzo powolnym tempie. Yy. Jest jakby tylko w dwie osoby praktycznie i raczej w takim tempie, gdy. No nie powiem, że czuję wenę, ale gdy znajdziemy na to czas, o, bo mm -hmm. dużo innych się rzeczy dzieje. To jest taki projekt z lekko, bardzo lekką presją czasową. Natomiast bitka powstawią normalnie. To znaczy, w sensie te 33 miesiące to były 33 miesiące pracy. I to dlatego, że to jest skomplikowana gra. Ona jest pozornie prostą grą. Wiesz, taki Ludek chodzi policjant po ulicy. Natomiast ona w tej warstwie Gameplayowej, fabularnej, jest grą niesłychanie skomplikowaną. I, i tam jest bardzo dużo dialogów, tam jest 14 tysięcy linii dialogowych, to jest naprawdę dużo. Napisanie tych dialogów, zakodowanie tych wszystkich wydarzeń, one są bardzo mocno czasem powiązane, tam jest dużo, to jest gra z bardzo dużą ilością zależności. To, to zajęło. Samo, samo kodowanie gry, to może z tych prawie trzech lat, to był rok. A, I nawet nie wiem czy tak. Natomiast wypełnienie gry treścią, Czyli zbudowanie na podstawie tych, tego kodu, tych mechanik, które my zrobili, tej rozgrywki konkretnej, czyli napisania tych dialogów, zbudowania tych wszystkich wydarzeń, yy, wykreowania tych wszystkich postaci i stworzenia 21 dni rozgrywki, to spokojnie zajęło ponad dwa lata. I Na początku było nas dwóch, potem nas było czterech. I to codziennie, i to no, był pod koniec kraśni. Też yy, solidny. Więc yy, ta gra była naprawdę takim koszmarem. Implementacji, rozgrywki i testów. Dobrze, że mieliśmy dobry, dobry team testerski w, w bitach, bo, bo bez nich to byłaby rzeźnia. Myśmy byli tak po prostu zmęczeni już pod koniec tym, że myśmy wchodzili, poprawiali coś i wysłali do testów. Nawet nie odpalali tego. Bo najczęściej wiesz, dojście do tego mhm. miejsca, żeby to sprawdzić, zajmujeli Ci tam minut i no nie masz ochoty, robisz to setny raz, a testerzy są bardziej udoodpalnieni, że, że to no. było tak, poprawiam. Sprawdźcie, a ja idę do kolejnej rzeczy i poprawiam i sprawdźcie. Yy, naprawdę nie chciało nam się grać w tę grę już pod koniec, bo po bóle. No, ale premiera na tle się udała, że Pixel Crawl istnieje. Pamiętajmy, się w, w ostatnim chyba roku sformalizował jako studio. Mhm. Zamierzacie wejść na giełdę? No, i nawiązaliście bardzo owocną współpracę z Movie Games. I teraz zastanawiam się, bo ten Maciej Miąsik, który przez lata mówił, że on się nie chce zajmować finansowaniem, który się nie chce zajmować, nie wiem, dyskusjami z ludźmi od funduszy inwestycyjnych, nagle znajduje się w samym środku tego świata. No, i dalej się tym nie zajmuje, więc jest idealnie, powiedziałbym. Mamy od tego ludzi. Przede wszystkim Mateusz Cześniak, który jest prezesem, mówi, i on jest człowiekiem od finansów i świata, finansjery, i on to robi. I właściwie to, że sformalizowaliśmy i że te plany giełdowe gdzieś, gdzieś tam się materializują, już niebawem, to jest jego zasługa. Bo ja bym oczywiście nic nie zrobił dalej, bym robił gierkę i w większości wypadków tym się zajmuje. Robię tę gry, ona idzie w tempie. Leni się, ale idzie cały czas. Plus oczywiście no, działania w ramach Movie Games, też tam jest sporo rzeczy przy tych grach, które mamy do zrobienia jednak. To jest absolutnie prawda. Po prostu stwierdzam, że musiałeś też odnaleźć w nowej roli. Od czasu mm. do czasu pewnie koszulę musisz założyć czy garnitur wręcz. Nie wiesz co, nie, nie? nie, nie zakładałem chyba garnitury. Garnitur zakładam na pogrzeby, wesela oraz raz byłem. U... Gdzieś chyba u prezydenta, czy jaś tak. Były jakieś takie. Którego prezydenta? Nie, do no, tam poprzedniego, chyba któregoś. Dawno temu to było jeszcze, chyba za czasów CD-projektu. Ja jakieś tam były poważne, byłem w Pałacu Królewskim, coś się działo. Byłem wydelegowany i premier Tusk moją rękę ściskał. Hmm. Kiedyś też, ale akurat wtedy nie miałem garnituru. Więc nie, wiesz, ja, ja w tym biznesie reprezentuję Część gamedev'ową. Mm -hmm. Ludzi od gier. I oni muszą też trochę, ci cały ludzie od finansów, muszą też się przyzwyczaić do tego, że yy, ludzie od gier no, to tak trochę jak artyści są. Nie, nie, nie jesteś może aż tak bardzo wiesz, nie mamy tam pierścieni i różnych tam błyskotek, ale jednak trochę się różnimy. Więc, więc yy, przyzwyczajam ich, że, że jestem raczej w takim casual czy biznes casual. O bardzo ważnej rzeczy wspomniałeś. To znaczy, bo masz unikalną perspektywę osobę, która jest z jednej strony no, ponad 30 lat w tej branży polskiej, mm. która rzeczywiście stawiała podwaliny pod bardzo wiele zjawisk, jakie dzisiaj są dla nas zupełnie oczywiste. Zadam Ci pytanie, które jest może z pozoru banalne, ale wydaje mi się, że ono zbyt rzadko, zbyt rzadko wybrzmiewa na nie jakaś taka wartościowa odpowiedź. Czy uważasz, że twórcy gier to są artyści? No, w większości, tak. A całościowo, znaczy ja uważam, znaczy gry... Kiedyś analizowałem, ale miałem wykład dla studentów, czy gry spełniają definicję sztuki. Poszukałem sobie takie definicji, bo nie jestem ekspertem od tego. Znalazłem i spełniają. Oczywiście nie wszystkie, ale część na pewno. Czy, czy gry są elementem kultury? No to chyba już jakby nie ma wątpliwości. Ja, absolutnie. Więc mnóstwo ludzi robi te gry nie tylko dla pieniędzy z takiej czystej komercji, ale dlatego, że pozwala im się wyżywać właśnie artystycznie. Chcą zrobić coś, co. Oczywiście, wiadomo, jest to jednak branża rozrywkowa. To nie jest może sztuka wysoka. Chociaż ale... była, albo... ale... ale jednak zdecydowanie myślę, że nie, nie, nie boimy się takiego stwierdzenia. Więc I wystarczy, po... wystarczy spojrzeć na dowolną, na dowolną imprezę game devową. Nie gamingową, tylko game devową. Promujemy określenie <laughs> tak, właściwe, tak? Tak, game devową, to wystarczy sobie zobaczyć, jak wyglądają tam ludzie. No jednak wyglądają, nie, nie ma tam ludzi w garniturach. Owszem, zdarzają się czasem trzeba i ja to rozumiem, ale, ale to jest jednak takie dość, dość luźne towarzystwo, które, które daje się czasem ponieść jakiejś tam artystycznej wenie. I, i, i to jest fajne. I to jest fajne właśnie w grach. Znaczy, dlatego się cieszę, że robię gry, gry bo tam tak jest. Pewnie w, Myślę, że miałem odrobinę trochę do czynienia z ludźmi filmu i tam też jest fajnie i, i jesteśmy bardzo pokrewni i nikt nie odmawia ludziom filmem miana byciem artystą chyba. To mi się wydaje. Absolutnie nie i mam, na, mam nadzieję, że przyszłe pokolenia nie będą odmawiać również twórcom gier, artyzmu i bardzo się cieszę, że ta, te linijki wybrzmiały na koniec naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Maciej Miąsik, Pixelkrau. ale jak zresztą mogliście wysłuchać nie tylko, bo kariera bardzo rozbudowana, Maćku bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tej bardzo długiej opowieści.